Dokładnie. Zaczynamy wielki finał pomiędzy orłami a pyrami. W ciągu najbliższych 2 lub 3 map przekonam się, kto zostanie czempionem 4. sezonu Ligi Akademickiej Rainbow Six Siege. A pierwszą mapą jest Wybrzeże. A więc na początek ciekawy wybór, słuchajcie. Widzimy od obrońców, że wybrano IQ, także możemy liczyć na to, że zawodnicy Pyr będą dużo korzystać raczej z Valkyrii, ale nie tylko. Oczywiście wiemy, że IQ bywa no często akurat tutaj pomocne w różne sposoby, prawda? Tymczasem nie ma też Glaza, a więc orły decydują się na walkę bez niego. Z drugiej strony, jeżeli mecz będzie bardzo długo trwał, to też jeżeli ktoś z Pyr jest chętny do grania Glazem, to możemy spodziewać się tego, że no, został właśnie pozbawiony swojej silnej karty. Tymczasem Mira, czysta klasyka. I pytanie właśnie, jak będzie teraz, słuchajcie, z Echo, tak jest. Mamy Echo. Także koniec fazy banowania i zaczynamy pierwszą rundę. No dobrze, kuchnia i wejście serwisowe na początek. To jest wybór właśnie Pyr. Będą się bronić z tego miejsca. O, jest bandit. Będzie jakiś six-pick? Jest, słuchajcie, i to mnóstwo six-picków, bo widzimy, że jest Castle, jest również tutaj wybrany przez swojego Twitchka, a więc i tak będzie grał Twitchką. No dobra, a więc startujemy. Zawodnicy już się rozbiegli, szykują właśnie już obronę. Widzimy, że Gizchanka już szykuje też panel pancerny zaraz na blue bar, a to oznacza, że także obrona będzie tutaj na samych barach. Także ładnie zrobiona klatka. Także podejście od tej strony no, będzie mocno utrudnione. Ale bar również jest już szykowany. Pierwsze piętro na razie pozostawione. No, oby to się nie zemściło. A więc startujemy. Zacznijmy od Auera, który gra jako nomad. Jak widzimy, akurat zauważyłem, że części gracze decydują się właśnie na walkę Aryxem, a tymczasem Auer decydował się na AK-74. No, już Wezu i My Autorita z lekkimi obrażeniami. Fajnie rozmieszczona kamerka. Ładnie widać właśnie wejścia na bombsite'y. Także może to być niezwykle pomocne. Starał się raczej podejść od akurat na salę VIP-owską. Wcześniej zerkał właśnie, czy podczas podchodzenia ktoś nie będzie go skracał właśnie od Shisha Baru. Widział, że jest czysto, więc podszedł jak najbardziej. I mamy tutaj właśnie wykorzystanie strzelby ity po to, żeby właśnie zabierać już miejsce. Zerkał ostrożnie, a przy okazji też znalazł ślad. No i już wiadomo, że smog będzie teraz spotowany przez jakiś czas, więc musi uważać. Czasem Auer z fragiem na Gizchanka. I fenomenalny frag, ależ to uchwycił. Gap nawet nie zdążył tutaj wyprowadzić choćby tego, choćby właśnie jakiegoś jednego obrażenia. Oczywiście strzelał tutaj właśnie do Auera, ale widzimy, że nic go nie dotknęło. Także jest naprawdę nieźle. Przy okazji airjaby już wszystkie powyrzucane i Bezu zaskakuje Auera. No niestety był troszeczkę odsunięty od strony toalety i jak widzimy to się zemściło. Ale dobry trade, 2 za 1, słuchajcie, no prosta matematyka. Czasem mają autorytet to już naprawdę mocno pobijany, musi uważać. Kierow tutaj stracił już 1/4 życia.
AG, mają autorytet tutaj wyeliminowany. Pepo za to lubi Kirowa. Został już tylko tak naprawdę Pepo. Pepo musi się właśnie tu wybronić tą sytuację. Został powalony, no niedobrze właśnie. Erdzia tutaj zadziałał. Czasem właśnie już sobie dokończył sytuację i jeszcze Pepo walczy cały czas. Lejz tutaj pokonany. Tymczasem jest dwóch zawodników. O, jak to się zakończy? Dobre pytanie. Aj, udało się! Sowi tutaj kontra Pepo. Tak właśnie wygląda ta runda. Oj, oj, oj. Było przez chwilę naprawdę gorąco dla zawodników ekipy Pyr, ale jak widzimy teraz jest już nieco łatwiej. Tymczasem Sowi tutaj szybko podbiegł, zabrał defuser i podkłada. Ostatnie sekundy mu zostały. Tymczasem tutaj już Pepo nadchodzi. No ale tutaj już raczej nic się nie zrobi. Tak jest. Tutaj już nic nie dało. Wielka szkoda, bo tutaj była wielka szansa dla Orłów właśnie na zdobycie tej rundy. No niestety. Ale Pyry, słuchajcie, no w końcu wcale naprawdę ładnie. Fenomenalna gra, słuchajcie. Pepo z czterema fragami w tej rundzie. A teraz przejście na palarnię i salę bilardową. Pyry, jak widzimy, skutecznie obrona na tym miejscu z kaslem. Zresztą no, nawet obrona kuchni tutaj też była z kaslem. No i startujemy. A tymczasem, jak widzimy, Pepo z czterema fragami, naprawdę ładnie się popisał umiejętnościami. Power 2 fragi tam zaraz z początku zdobyte. Po czym został zdjęty przez Wezu. A my zaczynamy. O, oczywiście widzimy, że przygotowania do obrony idą pełną parą. Główne okno na bilard już jest zamknięte. Przydać tutaj zawsze panel pancerny, właśnie dzięki czemu jest troszeczkę bezpieczniej. Klasyczny wybór, prawda, czyli zamknięcie panelem pancernym wejścia od akwarium, zrobienie dodatkowego wejścia zaraz z boku przy ścianie. Dodatkowo warto zauważyć, że trzeci panel został położony tutaj za to na akurat wejście właśnie na akwarium. Jak widzimy, Auer ma tutaj w planach chyba podejście do jednej strony. Się nie zapomina o kamerce. Ale my zobaczymy, słuchajcie, teraz Sowiego. Na razie tutaj tańczą. Tutaj Pepo się kryje właśnie na korytarzu. Tam jest walka. Auer jednak podołał w tej walce. Chociaż troszeczkę tego życia stracił, to jednak frag należy do niego i Pepo został wyeliminowany, co będzie wielkim plusem, bo jak widzimy, Pepo robi mnóstwo tych fragów. Dodatkowe zabezpieczenie sobie pleców. Jeżeli ktoś będzie chciał podejść właśnie od... Jeżeli ktoś będzie chciał właśnie podejść od schodów właśnie znajdujących się na południowej części, no to może się to przyjemnie zaskoczyć. Do mojego rzucie jest gap. Czyli chyba podejście od południowego korytarza. Jednocześnie Aury właśnie dostał wyraźny sygnał o tej przez tą serię, która została wypuszczona. Że tam już na niego właśnie czekają zawodnicy. Leciał flash. Oj, mocna wymiana zdań, ale na razie jeszcze nikt nie oberwał. Na razie ma troszeczkę mniej życia, ale dalej jednak... Taki wypadek eksplodować, czasem nie będzie tu głu. Wezu wyeliminował właśnie Sowiego.
dla Wezu. Sekund, ostatnie sekundy, trzeba podchodzić. Kierow jednocześnie to ładnie trzyma. Udało się tutaj wyeliminować Wezu, ale czy to będzie ich runda? No niestety będzie ciężko raczej o to. Tu jeszcze walka, słuchajcie, 1 na 2. Tutaj się kryją, gra czasem. No nie, tu się już nic nie dało zrobić. Jeszcze mają torek, ja to koniec przy pomocy strzelby. Także mamy to. Kolejna runda, słuchajcie, dla obrońców. Także dobry start. Udało się troszeczkę odskoczyć Orłom tym punktacją. No dobrze, czas na apartamenty. No, popularność tego bombsite'u od zeszłego roku nieco spadła na rzecz sali biletowej, jak i również właśnie palarni. Co nie znaczy, że nie jest grany, co myślę, że jest najlepszym przykładem właśnie jest ta runda. Mamy, zobaczmy statystyki. Over 3 fragami. Pepo na razie bez żadnych w poprzedniej rundzie nie można tego fraga. Over 1. Bez łącznie ma już 3 fragi, także jest nieźle. Warto zauważyć, że Gap ma za to właśnie 3 asysty. No dobrze, a my startujemy, słuchajcie. Mocno, całkiem odważnie trzeba przyznać, że podchodzi. Szuka, że czasem kamerek nie będzie. Tylko zabezpieczenie poprzez Claymore. Także podejście od pół piętra. Wbiegnięcie, jeżeli już dalej będzie w dalszej części mapy akurat Auer, no może się nieprzyjemnie zakończyć, jeżeli ktoś się pośpieszy. Chociaż myślę, że tutaj przede wszystkim będzie zatrzymanie, a nie tyle, że niepostrzeżenie, eliminacja. Pepo właśnie mnie aura. Sobie za to mieć dziewczankę. Oj, Pepo, Pepo tutaj, słuchajcie, no pod mocnym ostrzałem. Musi uważać. No niestety, wychylił się, wykorzystał do Sovi, dzięki czemu Sovi ma fenomenalnego fraga ze swojego Famasa. Mnóstwo Claymore'ów. Z tymi fraguje tutaj teraz ma autorita. Stało już 2 obrońców. Wezu stara się pilnować właśnie bombsite'u na sali wideo. Będzie mu trochę ciężko. Jeszcze parę sekund, tu jeszcze obijany. Widzimy po drugiej stronie, już dostał tylko tutaj kierowiliwego gapa, a przy tym tutaj już po drugiej stronie na bombsite znajduje się jeden z zawodników. Jest to znaczenie podłożenie, no i teraz będzie ciężko, słuchajcie, klacz 1 na 4, to będzie po prostu ciężkie. Tu jeszcze odsłonięty od drzwi, prawda, zaraz na lewo od siebie. Może się spodziewać właśnie, że tam zaraz jeszcze przeciwnik właśnie wstrzymał się w plecy. Tak jest, Kierow właśnie kończy tę sytuację. I runda trzecia to pierwszy punkt dla zawodników Orłów.
Dobra, a teraz kuchnia i wejście serwisowe. Proszę bardzo, Gap będzie tym razem jako Vigil. Sowi znowu na Zofii. Czasem statystyk mówi, że Pepo na razie prowadzi pod względem fragów, ale Kirov go goni. Też na to, że jest sporo fanów Pyr. Z mnóstwem zdań typu gopyry. A może z drugą stronę słuchajcie, a ja mam pytanie, czy są tutaj fani orłów? Jestem tego ciekaw, czy na czacie są fani orłów. A tymczasem, jak widzimy, południe właśnie na, akurat na samej kuchni będzie zrobione tylko w 1/4, bo tutaj są tak różne szkoły, słuchajcie, akurat bronienia tej ściany. Czasem jest wszystko wzmocnione, czasem tylko dwie. Czasem, słuchajcie, jest niewzmocnione kompletnie nic, jeszcze z dziurami właśnie, czy to na górze, czy to na środku, na dole, także do wyboru, do koloru, słuchajcie, co szkoła przygotowywania tej obrony, to jest inaczej, ale to jest akurat bardzo fajny taki detal na tej mapie, prowadzenie obrony na kuchni. Można się bez większego problemu dostał się właśnie już do czerwonego baru. Sowi eliminuje Pepo. Znaczy pierwszy brak już za drużyną orłów. Przy okazji też jest wielki plus, że został wyeliminowany Pepo, który tutaj robi mnóstwo tych eliminacji. Myślę, słuchajcie, że właśnie to też jest sposób, prawda, żeby skupiać się właśnie na fragowaniu najpierw właśnie Pepo. To może bardzo mocno pomóc zawodnikom. Czasem Gap eliminuje Kirova. Podkładanie. Stingry to inaczej nie ma z tym niż kłopotu. Czasem to już tylko Gap. Gap, słuchajcie, w sytuacji klaczowej 1/4 to będzie niezwykle trudne. Trzeba będzie coś zrobić. Tylko pytanie, co tam właśnie? Ładnie odsłonięty Auer i wyeliminowany. No niestety ten stens troszeczkę mu zaszkodził właśnie, w którym leżał. Gdyby tutaj jeszcze wykorzystał ten właśnie element zawahania się Gapa, to może byłoby inaczej, no ale Gap tutaj jeszcze się uchylił, no i wtedy tak naprawdę był jak na dłoni właśnie Auer dla niego. Tymczasem, no, na szczęście Gap cały czas walczy, Stingray wyeliminowany, ale czasu coraz mniej, więc może być tutaj niezwykle kłopotliwie, tu jeszcze walczy, no i ale niestety wzięty w dwa ognie, Sowi tu jeszcze wyskoczył z tyłu na Gapa, który był skupiony właśnie na oknie, no i jak widzimy, mamy, słuchajcie, eliminację i jest wyrównanie pod względem punktacji. 2-2. To są palarnia i sala bilardowa. I to mi się podoba, słuchajcie. Jestem ciekaw, jak teraz pójdzie tutaj obrona. Wcześniej obrona tego bombsite'u wyszła pyrą całkiem nieźle, więc myślę, że może i teraz się uda. Z drugiej strony mam wrażenie, że orły już złapały rozgrzewkę, bo zdobyły teraz dwie rundy pod rząd. Z
Dobrze, zobaczymy niedługo, jak będzie wyglądała sytuacja po pierwszej połowie mapy, bo teraz oczywiście jeszcze przed nami dwie rundy przed zamianą stron. Tymczasem zobaczmy statystyki. 7-2-2 dla Sobiego. Całkiem ładne staty. Po drugiej stronie staty 5-1-3 dla Pepo. Żeby zrobić sobie tutaj dodatkowe okienko. Za tyle wygląda, że w razie czego można przez nie rotować. To może właśnie służyć jako dobry element zaskoczenia, prawda? Z racji tego, że część tej dolnej partii tej ściany jest jeszcze nie tutaj właśnie cały czas na swoim miejscu. A tymczasem zobaczmy, co będzie planował tutaj nasz orzeł, czyli Kirov. Zajął się kamerką, tymczasem chyba właśnie będzie chciał dołączyć do Lazy'ego. Chociaż może niekoniecznie. Ale będzie sobie przyspieszał się na tym właśnie, żeby najpierw zabezpieczyć akurat apartamenty po wejściu do łazienki. Sprawdzi też przy okazji, czy ktoś się tutaj nie kręcił. No, że czysto, ale warto jeszcze sprawdzić to dronem. Minuta jeszcze do końca, bardzo mocno bici zawodnicy PR, ale jeszcze nikt nie został wyeliminowany. Ouu, boleśnie, został wyeliminowany, ale Aurel pomścił swojego towarzysza. Tymczasem mniej niż minutę i to już jest chyba najwyższa pora, żeby podejść i zrobić kilka fragów. Zjedliśmy czankę. Zostawić tego po trzech zawodników w jednej i drugiej drużynie. Coraz mniej czasu, tu jeszcze trujące bombki. Tu jeszcze są glesze. Aj, będzie niestety nie Pempo tutaj z tej wysokości zadania. I widzimy, że jest już frag. Także Lazy wyeliminowany. Czasem Aur tu jeszcze rozdaje właśnie fragi. Jeszcze jeden frag. Czy będzie? Tak jest! Pepo wyliminował Stingray'a, teraz jest sytuacja 1 do 1, sekunda brakuje, zagranie czasem! Zabrakło czasu, obrońcy wygrywają rundę piątą, bardzo dobrze, szkoda byłoby się wychylać, słuchajcie, i ewentualnym gunfightzie stracić właśnie rundę. Także trzeci punkt dla Pyry, zaczynamy, słuchajcie, rundę szóstą. Orum będzie zależy właśnie, żeby zdobyć teraz tą rundę, dzięki czemu właśnie po pierwszej połowie będą właśnie z równą punktacją ze swoimi przeciwnikami. Zaczynamy. Czy będzie jakaś faza szóstego wyboru? Dobre pytanie. Tak jest. Będzie Lesion, na którym będzie grał Jis Chanka. No i tymczasem zobaczmy właśnie statystyki.
jeszcze fragów dla Pepo. Po 7 Sovi i Auer. Więc jak widzimy, tutaj będzie też skupienie się na to, żeby właśnie nie dopuścić zawodników ekipy Orłów do tego, żeby właśnie weszli na pierwsze piętro. Co może być akurat dobrym pomysłem. My startujemy. Stingray gra jako toucher. Zobaczmy na razie, jak to wygląda od strony obrońców. Widzimy Wezu pilnuje bomb site'u B. Słyszałem również już drona, że podjeżdża. Ale sobie wie, że będzie miał tutaj do czynienia z Wezu. Piętro wyżej mają Autorita i G-Chunka pilnują wejść. Będzie chyba próbował właśnie. Będzie próbował właśnie od Shisha Baru odejść. No, to może być pomocne. Łącząc Dziszczanka tutaj jeszcze biega. Tronuje. Ma na razie dużo czasu, może właśnie się jeszcze skupić właśnie na tym dronowaniu. Power wyeliminowany. Oj, ciężko to widzę, jeżeli chodzi właśnie o tą rundę. Power sobie byli eliminowani. Cały czas na posterunku trzech zawodników Orłów. Pepo, ale nie na długo, bo widzimy dwa szybkie fragi. Pepo po prostu praktycznie wpadł tutaj właśnie w akurat Kirowa. No i niestety został tylko Stingray. Dobra, pięciu zawodników, ale walczy. Pierwszy frag właśnie i niestety G-Chunka to kończy. Także runda szósta, ostatnia w tej połowie mapy. I wynik 4-2, słuchajcie, w tej pierwszej połowie. A za chwilę zamiana stron, zobaczymy, czy zmieni się sytuacja. Więc w obronie będziemy mieli teraz zawodników ekipy Orłów. Zobaczymy, ten atak poszedł no, mocno średnio w ich wykonaniu. Chociaż były fragi, były akcje, to jak widzimy tutaj Pyry dobrze utrzymał swoją obronę. Okej, okay. Przyjrzyjmy się, słuchajcie, statystykom, jak się na razie prezentują. Pepo z 10 fragami robi naprawdę fenomenalną robotę ten zawodnik. Dużo też dla akurat Orłów robią Sovi i Auer. Warto też zauważyć, że najwięcej asyst na przykład Gepa. Masz 4 asysty, przy czym 5 fragów i sam 5 razy został wyeliminowany.
Tymczasem obrona, jak widzimy, jest przygotowywana. Pora jeszcze czego jest zrobiona ścianka na sali VIP-owskiej po to, żeby właśnie nie było tej możliwości blokowania rotacji i właśnie zdobywania świetnego kątu, z którego można właśnie prowadzić walkę na bombsite A. Startujemy. Kamera na Gapa, który zdecydował się walczyć jako nomad. Ciekawie tutaj został umieszczony ten dron. Złapał się akurat tą barierkę. Że akwarium w miarę czyste, tymczasem prepozat eliminuje Kirova. Jest też zabezpieczenie. No ma tutaj może bardzo mocno pomóc, jeżeli tutaj skupią swoją akurat atak zawodnicy Pyr właśnie od strony akwarium, to pomoc Nomada będzie akurat bardzo tutaj nieoceniona, prawda? Bo on dzięki swoim akurat air jabom będzie mogła tutaj dobrze pozabezpieczać. Właśnie o tym mówię, południowy korytarz. Także to pomoże zaskoczyć. No ale myślę, że już doskonale zawodnicy wiedzą, co się dzieje, bo kamerka tutaj była długo nieniszczona. Będzie tu wysunięty jeszcze jeden air jab. Gap sam to się skupia na tym właśnie, żeby sprawdzać. Jeżeli ktoś będzie podchodził, no to też będzie odpowiedni sygnał, prawda? Dźwięk RJAPa ciężko jest nie usłyszeć, kiedy jest aktywowany. Sowit tymczasem wysadził Wezu. No i też ciekawie widzimy, że zabezpieczone zostały dodatkowo schody na południe. Liszczanka tutaj już na posterunku. No i właśnie chyba ona głównie skupi się właśnie na tym akwarium. Jestem ciekaw, jak podziała właśnie wypchnięcie. Przepchnięcie tego oblężenia. Po sfragiem. Sowi wyeliminowany, to już dwóch zawodników. Zaczyna się podkładanie, tu jeszcze przytrzymuje właśnie Auera. Auer wyeliminowany, kolejny frag dla Pepo. Ależ Pepo tutaj fraguje jeszcze Gap. No i został już tylko Lazy. Lazy jednocześnie wytuwa za drugą te gniazdka. Ale pytanie, czy te gniazdka tutaj uratują teraz? Myślę, że to będzie bardzo ciężkie. Niestety G-Chanka dorzuca tutaj już ostatniego fraga. I mamy, słuchajcie, rundę 7 dla Pyr. Pyry na razie grają fenomenalnie, wręcz bym powiedział. Oj. Dwie rundy potrzebują Pyry, żeby zdobyć tą mapę. Tymczasem właśnie Orły czeka nadganianie. Dobrze, zobaczmy statystyki. Pepo tutaj jeszcze więcej fragów, no ale widzieliśmy mnóstwo tych fragów było od niego w poprzedniej rundzie. 13 łącznie już jest fragów od początku akurat mapy. Ostatnie sekundy. No zobaczmy, może teraz się uda zawodnikom Orłów wybronić w końcu akurat w końcu ten zestaw bombsite'ów. Na razie przejdziemy na Pepo. Poszło oznaczenie na okno.
część znowu tylko jeszcze, ja przejdę właśnie na kuchnię. Na razie to będziemy się skupić na... Oj, może zostać Pepo zaraz nieprzyjemnie zaskoczony, tak jest! Auer go zaskoczył! I dwa fragi dla Auera, fenomenalnie! Dosłownie... Gdyby pozostał chwilę dłużej właśnie w pozycji kucającej, to zostałby sfragowany jeszcze przez zawodnika ekipy Pyr. Oj, zaraz może być naprawdę gorący kontakt pomiędzy Vezu a Auerem. Chociaż jak widzimy, jednak chyba do tego nie dojdzie na razie. Jeszcze. Vez na razie zdjął gu. Tymczasem tylko już czekaj, jest frag! I niestety mają autorytet również robi fraga. Ale i tak zostało już tylko dwóch zawodników na czterech. Także stworzyła się lekka przewaga. Rozdzieleni. Tak jest, widział tam kawałek przeciwnika. Poszło też info i Auer fraguje. No i niestety został już tylko Giz Chunka. Będzie ciężko, trzy fragi dla Auera. Auer jednocześnie powalony. No i tak będzie ciężko, zabraknie czasu. Tak jest. Obrońcy z rundą ósmą. Co oznacza 5 do 3. Cały czas gramy. A więc, jak widzieliśmy, tutaj bardzo dużo pomógł Auer akurat ze swoim akurat przechodzeniem właśnie na plecy przeciwnika. Najpierw ładne tutaj dwa fragi wykonane właśnie w kuchni, potem jeszcze właśnie zrobione plecy na południowym korytarzu jednemu z zawodników PR. Także jest coraz weselej. Stingray będzie bronił się razem z wami ekipą na kuchni wejściu serwisowym. Akurat wykorzystuję przy tym Kasla. Dobrze, zobaczmy statystyki. Pepo na razie tutaj bez fragów. Niestety został zdjęty na samym początku rundy. To Auer teraz troszeczkę wybiegł z tymi fragami. Zaczynamy fazę akcji. O, niestety tutaj przebieg Giz Chunka Pepo. Niestety tutaj, no może byłby to frag. Chociaż no raczej tylko bardziej poranienie.
No ale niestety, jak widzimy tutaj, Dziszczanka osłonił przeciwnika. Się za barem. Znaczy znajdował się, powiedzmy, że już zmienia położenie. O, wielka szkoda było. Co za frak! Pytanie, to był skan, czy nie? Dobre pytanie. No, jak widzimy, już dwóch obrońców wyeliminowanych. Trzyma, walczy dzielnie jak lew. Nad nimi również tutaj jeszcze ten sufit się sypie. Coraz mniej miejsc do ukrywania się. Zmiana pozycji. To musi znaleźć Vigila. Z kamerą muszę nawet, ciężko by się pozbyć. Ryzykowo tutaj przechodząc. Z drugiej strony tutaj ciężko było też zawodnikom właśnie w tamtym miejscu wyrwać, prawda? Teraz zawodnik w innym miejscu. Chociaż nie, tutaj z tym grę miał szansę właśnie. Zobaczmy Kirov. Zaczyna się podkładanie. Jest podłożenie. Dokonał. Właśnie to się stało. Jeszcze powalony właśnie Lazy, niestety został już tylko Stingray i Kirov. Kirov na reszcie HP cały czas walczy, zniszczył tutaj jeszcze pułapkę. Ale jest przytrzymywany przez przeciwnika i wezu z fragiem. No i niestety został już tylko Stingray. Wszystko w rękach Stingraya, niestety nie. Wezu tutaj eliminuje Stingraya. Tak się kończy, słuchajcie, runda 9. Pyry mają 6 punkt i potrzebują jeszcze jednej rundy tylko po to właśnie, żeby zdobyć właśnie tą mapę. A więc, czy to już będzie, słuchajcie, ostatnia runda? Zawodnicy ekipy Orłów decydują się, żeby obronić się tutaj na kuchni wejścia serwisowych. Na kuchni i wejściu serwisowym. Będą ponawiać ten bombsite. Hauer ponownie na Jaegerze. Jest dodatkowo Castle, którym będzie grał Stingray. Mamy Doka. Czyżby szykował się właśnie jakieś agresywniejsze zagranie ze strony Kirova na sam początek rundy? Sovi na alibi, że Auer i Sovi będą tutaj dużo biegać po mapie. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy już 15 fragów, naprawdę mocna liczba fragów. No, sytuacja nie za wesoła dla Orłów. Nie mogą sobie pozwolić na stratę żadnej rundy, jeżeli chcą jeszcze tutaj cokolwiek pograć na wybrzeżu. Dobrze, i już za dosłownie jakieś 3 minuty dowiemy się, słuchajcie, czy mapa będzie ostatecznie należeć już do Pyr. Na razie przejdziemy właśnie na Gapa. Widzimy na przykład właśnie tutaj, że Gap z kolei właśnie wybrał ARX-a. Także no, zmienia się to troszeczkę. Chociaż częściej widzę zawodników właśnie z tym ARX-em, że już grałem Nomad. To właśnie mamy na przykład takie wyjątki, jak na przykład Auer, który gra właśnie na AK. No właśnie, drodzy widzowie, a jak wam się gra akurat wygodniej Nomad? Na ARX-ie czy na AK? Dajcie znać na czacie, jestem tego ciekaw.
będzie to południe wyschodne. Sowi również. Oj, niestety powalony Sowi, to nie wróży zbyt dobrze. Na szczęście Amer jest tutaj w pobliżu, będzie mógł go podnieść, także jest zawsze 20 HP. No ale dalej tutaj jest akurat 20 HP, prawda? Niektórzy mówią, że tylko 20, ale tak naprawdę jest aż 20. Bo warto pamiętać, że mając nawet 2 HP może stwarzamy realne zagrożenie. Chociaż gunfighty, słuchajcie, no niestety są dla nas też mocno wtedy znacznie bardziej ryzykowne, prawda? Takie pojedynki 1 na 1. No ale plus jest taki, słuchajcie, że w tym przypadku mamy doka, który nas podleczył. Także kochany Kirov już tutaj zadbał właśnie o Sowiego. Na razie bez fragu. Jäger odnaleziony. Mniej niż minuta, żadnych fragów. Pepo trochę tu nahałasował z tym haczem. Proszę, Sowi z fragiem na gepie. Majotory na razie jeszcze się trzyma. Mamy bardzo dużo HP zdjęte. Oj, Kirov z fragiem! To się dzieje, drodzy. Kirov, no Kirov, słuchajcie co robi, ale Pepo jeszcze tutaj walczy, dzielnie stara się, no niestety tutaj dwa fragi dla Kirova, Pepo 1, także jest fajny trade. Tymczasem 17 sekund, trujące bombki uniemożliwiają, dobrze wykorzystywane właśnie przez Lazy'ego, no mocno przyblokują tutaj właśnie przeciwnika. Widzimy, Pepo nawet nie ma możliwości ruchu, no i został sam Pepo, no i myślę, że tu już raczej nic się nie zrobi, zwłaszcza, że przeciwnik widzi już jego nogi, ale chyba jeszcze tutaj uda się ten fraga, tak jest, powalony, ale niestety tutaj chociaż udało się powalić Auera, to niestety Sowi był na posterunku i wyeliminował Pepo. Czasem no jest, jak widzimy, punkt dla Orłów, mają 4 już punkty. No ale muszą jeszcze podgonić te dwie rundy właśnie, żeby ugrać mapę jeszcze w dogrywce. Także długa jeszcze droga przed nimi w tej mapie. Za to na ostatniej prostej znajdują się zawodnicy Pyr. Tymczasem palarnia i sala bilardowa. Chodzi o statystyki, na razie bez zmian. Pepo dalej prowadzi flagami, Sowi je gonią. Zacznijmy od bryszczanki. Zdecydował się na grę jako Sledge. Świetna postać do walki wertykalnej dzięki swojemu akurat modowi. Oj, żeby nie było to czasem powtórki. Bryszczanka nauczony błędem przeszedł za plecami właśnie Pepo. Ostatni razem zdjął sobie w ten sposób trochę życia. Trochę nieśmiale tym dronem zagląda. Widać przeciwnika. No to może być szansa, słuchajcie, na fraga. Jeździ ostrożnie, żeby też nie usłyszeć tego drona. Może myślę, że widzi tego przeciwnika. Oj, było naprawdę blisko, żeby ten frag tutaj był jednak udany, no ale Kirov w porę uciekł.
że nie będzie tutaj właśnie fraga poprzez granat. No i zobaczmy, 1,5 minuty i nie ma jeszcze żadnego fraga. A, wykrakałem, bo właśnie Auer wylinował gapa. Skupia się tutaj właśnie na lobby, a także na południowych schodach. I jak widzimy, kolejny frag dla niego. Drugi frag Auera w tej rundzie, tymczasem Vezu linie krowa. String linie Vezu. O, jest trudno. Zawodnicy ekipy Orów cały czas walczą. Czyżby, słuchajcie, szykować jakiś comeback w wykonaniu Orłów? No niestety, obrońcy wygrywają rundę 11. Oczywiście, stety dla tych, którzy kibicują Orłów. Niestety dla Byr. Ale trzeba przyznać, że Orły zaczynają się mocno odkuwać. Bo słuchajcie, mamy rundę 12 i jeżeli Orły ugrają jeszcze jedną rundę, to będzie dogrywka. Także mamy ten comeback i mam wrażenie takiego uczucia déjà vu. Mam wrażenie, że widziałem coś podobnego, słuchajcie, w finałach Proligi 9 sezonu. No a my tymczasem, słuchajcie, startujemy już za chwilę. Czy będzie jakiś szósty wybór? Chyba na razie nikt nie ma na to ochoty. Sovi wybrał sobie Valkyrie, na której uwielbia grać. I zaczynamy, moi drodzy. Zaraz się okaże, czeka nas jeszcze dogrywka. I teraz zaczynamy dawać autorytam. Poszło tam oznaczenie od autorytam, że ktoś może się kręcić właśnie w sali bilardowej. Zobaczmy do przygotowania obrony. Jeszcze na razie jest minuta. Minuta z nami dokładniej. Na razie 0 fragów. Obliczyłem bardzo ostrożnie. Auer właśnie fragi sypią się od Auera raz za razem. Ale Maja Autorita udało się powstrzymać Auera w końcu, także jest
O, jednego zawodnika ekipy Orłów mniej. Bezpiecznie, można podchodzić. Wielka szkoda niestety, że Heavy Bridge został zniszczony, przepraszam, wyeliminowany. Oj, ładnie tu widzę przeciwnika, Sowi wyeliminowany. Ładnie uchwycony przez Dronhola, niestety. Był tutaj dla mojej autorita jak na widelcu. Wielkie pierwsze składy, czasem nie będzie fraga również dla niego. Jego. No i zobaczmy, jak to się szybko zmienia. Słuchajcie, Kierow i Stingray już tylko zostali na trzech zawodników, ale jest 30 sekund, więc będzie zaraz tutaj trzeba się śpieszyć. Ja będę chciał sobie zrobić miejsce, ale to już usłyszał Kierow. Ale Kierow jednocześnie wyeliminowany, został już tylko Stingray. Ostatnie sekundy, słuchajcie, trzeba już wchodzić. Będzie frag, tak jest! 7-5! Good half! Także z 7-5, słuchajcie, Pyry zdobywają pierwszą mapę. No, było blisko do tej dogrywki, powiem wam, ale ostatecznie jednak jest wygrana. Także z wynikiem 7-5 Pyry zdobywają pierwszą mapę. Tutaj drużyny proszę o 5 minut przerwy, dlatego myślę, że spełnimy jej, słuchajcie, prośbę, ale widzimy, że statystyki fenomenalne. Pepo i Jauer po 16 frangów. Jak widzimy, tutaj było ich po prostu od groma. Dlatego też, słuchajcie, zapraszamy was na krótką 5-minutową przerwę. Dajmy chwilę odsapnąć chłopakom. I zaraz do was wracamy. Kibicuj najlepszej lidze akademickiej razem z T-Mobile, dostawcą najszybszego internetu mobilnego w Polsce. Sprawdź naszą ofertę dla graczy. Into the light, I feel the coming.
A więc witamy, moi drodzy, już po przerwie. Zaczynamy kolejną mapę. No niestety, pyry, słuchajcie, no z początku tutaj nie poszło im tak, jak tego chcieli. Przepraszam, orłom nie poszło tak, jak tego chcieli. Ale myślę, słuchajcie, że może jeszcze się odkują. Zobaczymy. Kapitał, proszę bardzo. Ciekawy pan na początek. Mamy też spanowanego Thatchera. Tymczasem Mira, czysta klasyka. No i zobaczymy. Ostatni ban od brońców, czyli od orłów. Na co się zdecydują? Chyba jeszcze myślą. Ostatnim banem jest echo, także jeżeli chodzi o tą obronę, to praktycznie nic się nie zmienia. No i ruszamy, słuchajcie. No niestety, chociaż orły były bardzo blisko tego, żeby jeszcze doprowadzić do dogrywki, to jak widzimy ostatecznie jednak to pyry zdobyły, słuchajcie, zwycięstwo na mapie Wybrzeże 7-5.
teraz czeka nas obrona na pralni i schowku na Oregonie. Jak widzimy, orły na obronę od razu wybrali najsłynniejsze z tobą sajtów, oczywiście pralnie i schowek. Więc tak, że naprawdę świetnie można sobie przygotować tą obronę. Przepraszam, warto zauważyć to, że jednak mamy tutaj Kajda. Którego będzie prowadził Lazy. Myślę, że możemy liczyć na to właśnie, że Topchacz będzie raczej wzmocniony przez akurat Ertile. A że może są jakieś inne plany. Nie są go, słuchajcie, oczywiście mamy tutaj fazę akcji rozpoczęta. Więc jeszcze sprawdzę właśnie małą wieżę, czy ktoś tutaj się nie kręci. Czy jak kto woli biuro. Wiedzą doskonale, że na konektorze jest jeden obrońca. Bo tu poleciał ze skanami, ale jak widzimy, oberwały tylko hologramy, które od razu go oznaczyły. Bezpiecznie. Gap się troszeczkę zapędził, no to został ukarany. No, plus jest jedyny taki, że właśnie, że jeszcze nie został wyeliminowany. Pepo tu jeszcze osłania swojego towarzysza. Widzimy, że Sovi już miał chrepkę właśnie, żeby na chwilkę wyskoczyć i dokończyć dzieła. Będzie chyba tutaj zejście na dół, gdzie będzie bezpieczniej właśnie podnieść swojego towarzysza. Tak jest. I tutaj będzie przytrzymanie na niewiele czasu. Auer kończy tą sytuację. Auera i jeszcze trzeci frag. Ojojoj, się posypały cztery fragi dla Auera. Ależ to zrobił fenomenalnie, ale Vezu zakończył w końcu tą liczbę, tą właśnie serię fragów. Tymczasem, no niestety, został on już tylko sam. Pojedynek 1 na 4, no to będzie niezwykle trudne, żeby ugrać. Ale cały czas walczy. Sovi i Auer wyeliminowani, także jest to spory plus. No ale zabraknie czasu, także nie będzie nawet jak podłożyć. Także tutaj już nie dało się nic zrobić nawet. Wszyscy byli już skupieni na tym, żeby będzie, jak będzie podchodził już zawodnik. No i runda druga.
A więc pierwsze miejsce obronione, teraz czas na drugie. Czyli sypialnie dziecięce, sypialnia główny korytarz, dormitory, takie chyba drugie najpopularniejsze miejsce. Chociaż teraz na obecnych trendach, jeżeli chodzi o obronę bombsite'ów, to akurat kuchnia i stówka troszeczkę straciła na rzecz akurat strażnicy. No ale niezmienne pozostaje to, że numerem jeden do obrony zwykle jest pralnia i schowek, a zaraz po niej dormitoria. Widzimy tą kolegę, prawda? Udało się wbronić już jedno. Udało się wbronić jeden bombsite. Tymczasem, słuchajcie, właśnie już dormitoria. Korona jest szykowana. Z bronią, jak widzimy, na razie jest tutaj nieruszana. Ja chyba sobie. Sobie się chyba na razie kręci, szuka miejsca na kamerę. Na kamerki. Myślę, że to będzie świetne, ciemne miejsce. Ciężko będzie zobaczyć nieużywaną kamerkę. Właśnie fajne, słuchajcie, jeżeli chodzi o mecze SPA, to zawsze możemy nauczyć się od graczy, którzy grają Valkyrią, takim jak Sovi. Gdzie można właśnie wyrzucić swoje kamerki. Sobie będzie skupiony na tym właśnie, żeby trzymać zbrojownię dla swoich członków ekipy. Orwellinon przez gepa. Jednocześnie okupił to troszeczkę HP. Prawie połowa HP została zdjęta podczas tego pojedynku z Auerem. Pytanie, czy to późniejsze, czy ktoś później będzie próbował jeszcze uczyć właśnie. Nie, bez większych przeszkód jest dodatkowa para drzwi właśnie już zrobiona właśnie od konektora. Także gap będzie miał tutaj możliwość spokojnego przejścia. Znaczy spokojnego, względem takiego, że nie blokuje po prostu mu... Akurat nie blokuje mu akurat wzmocnienie. Oj, ryzykuje, może coś zaraz obity. No mają autorytet tutaj mocno zaryzykował. Tymczasem trująca bombka wychodzi, ale w porę się uratował nieautorita. Już nie ma dwóch zawodników. Auer i Sovi wyeliminowani. Kierow na posterunku, słuchajcie, nie lekceważcie nigdy Kierowa. Kierow potrafi zaskoczyć. Jak widzimy, Pepo został zaskoczony. Jeszcze w gap z drugim fragiem. Wcześniej wyeliminował Auera, teraz Lazy'ego. Panowie, powoli, nie przeszkadzajcie sobie. Już szykuje się wielkie otwarcie. Zabezpieczenie Claymore na wypadek, gdyby ktoś chciał zrobić u plecy. No i znowu raz Kierow na posterunku. Właśnie to jest to. Kierow, słuchajcie, no drzewo tutaj już z trzecim fragiem w tej rundzie. Niego ktoś powstrzyma. Czasem Wezu podkłada. Jest ratunek! Kierow stanął! Udało się, słuchajcie, C4 zrobiła robotę. A Stingray dokończył. I także drugi punkt dla Orłów. Także na razie dwa bombsite'y obronione. No dobra, i co mamy teraz? Kulisy plus strażnica. No i właśnie to jest ten tryb, o którym mówiłem, że się zmienia. Dobra, na razie jeszcze nic nie wybierałem. Ela! Także trochę nietypowo. Niby Ela gdzieś tam się jeszcze pojawia, słuchajcie, jeżeli chodzi o tą metę. No ale tutaj tak bardziej, to są pojedyncze preferencje zawodników. A może właśnie Auer ma tutaj jakiś plan właśnie na tą mapę? Zobaczymy, zobaczymy.
Z drugiej strony Ela tutaj swoimi winami grząd ma ten taki właśnie taki plus na kulisach strzelnicy, że jest to bardzo ciasne miejsce, jeżeli chodzi o ten zestaw bombsite'ów. Można po prostu wygodnie rozmieścić ten miny grzmot. Jeśli czemu będzie ciężko ją akurat przeskoczyć, żeby jeszcze nie aktywować. No i oczywiście wielki plus miny grzmot Eli jest taki, że można je traktować jak granaty, prawda? Można je rozstawić, ale z drugiej strony można po prostu rzucić w kierunku przeciwnika i go ogłuszyć. Jak widzimy, obrona będzie tutaj też do obrony będzie wykorzystywana oczywiście main hall. Słuchajcie, to poprzedni rund po prostu pozamiatał. Chociaż mówiąc pozamiatał, to troszeczkę delikatne stwierdzenie, słuchajcie, bo naprawdę wyratował tą sytuację. No ale my zobaczymy teraz, jak sobie Pyry poradzą właśnie z tym podejściem na wieżę. Z pewnością będą planowali właśnie wyczyścić najpierw górę. Zanim dotrzymają jeszcze właśnie tą przewagę wysokości. Zamknięty. W miarę bezpieczne plecy i może prowadzić tą walkę właśnie też od konektora między innymi. Jest frag. Sowi z fragiem. Ale sobie ma też to właśnie do siebie, że jest teraz na swojej w sumie chyba ulubionej postaci, bo praktycznie bez przerwy go widzę, jeżeli on akurat tutaj broni, akurat zawsze jest w obronie Sowi. Czy to może właśnie w meczach właśnie na lidze akademickiej, czy w swojej właśnie pierwotnej formacji, jaką jest Invicta Gaming. Aj, Auer, słuchajcie, jak widzimy, zaczyna tutaj rozdawać fragi na lewo i prawo. Trzeci frag. Pepo, nie ma już nic do gadania. No i w ten sposób pozostał już tylko Giz Chanka na pięciu zawodników. No naprawdę, będzie to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Odważnie Auer wyszedł, ale niestety został sfragowany. Ale Kirov, Kirov, słuchajcie, znowu wyskakuje. To jest dopiero zawodnik. Ładna końcówka, słuchajcie. A więc, mamy znowu blokowany pralnie i schowek. Zamierzają to oczywiście zawodnicy Orłów wykorzystać. Jak widzimy, chcą bardzo szybko zdobyć tą przewagę. Wykorzystać każdy najmniejszy szczegół. No też możliwość zdobycia właśnie dwóch punktów w czasie swojej obrony. No to zawsze nam akurat pralni i schowku to jest wielki plus. No teraz słuchajcie, zmiana. Tym razem to Sowi będzie grał Elą. Zobaczmy statystyki. No, Auer sobie się rozbiegał z tymi fragami. 7 fragów. Znacząco odbiegł w tych rundach. Dodatkowo jeszcze 6 fragów Kirov. Zrobione. Jeszcze jeden będzie tutaj dodatkowo do rotacji. Myślę, że zacznijmy na razie od Pepo. Bo jeszcze oczywiście przyglądał się temu, czy czasem ktoś zaraz by z bunkra nie wyskoczył. To dopiero byłoby nieprzyjemne. Reloading!
Spory na razie będą skupiać się przede wszystkim na tym, żeby właśnie zająć się wieżą, dzięki czemu odetną sobie tą możliwość, że po prostu ktoś im w końcu zejdzie na plecy, prawda? Także to jest dobry start do tego, żeby przygotować się do zejścia z piwnic. Zobaczmy to razem, co robi Geb, bo jest tutaj razem z Pepo. Kolejny frag od Auera. Jednocześnie frag kupiony bardzo dużą ilością zdrowia, ma autorytet jednak zdjęty. To jest też plus, słuchajcie, bo dzięki temu nie ma oczywiście Thatchera, za to zdjęty już na samym początku akurat zawodnik, który jest Maverickiem. To oczywiście mają autorytet, no to słuchajcie, to jest spory plus. Spory plus dlatego, że właśnie między innymi mamy to, że niestety nikt się nie przebije teraz za bardzo bez szczególnego kombinowania przez wzmocnione ściany, prawda? Jeżeli tutaj RTL-e będą wyrzucone. Też walczy dwa Sorowic, ajajaj, Pepo zdjęty fenomenalnie. Niestety airjab tutaj się nadział, ale to nic nie zmienia w tym przypadku. Pepo zdjęty, więc... Niestety Sovi tutaj stara się jak może. Resztka HP mu została, lecą te skany, ale nikogo nie dotykają tym razem. Nie docelował właśnie na prawo, ale Auer już tutaj doszedł. Oj! Teraz z kolei Auer wpadł właśnie w tego airjaba. Jednak cały czas bezpieczni. Niestety został już tylko Geb. Geb kontra 5 zawodników. Ogólnie troszeczkę może być tutaj w szoku, słuchajcie, po pierwszej rundzie tutaj. Po pierwszej bapie, gdzie akurat Pyry, słuchajcie, naprawdę świetnie sobie radził przeciwko właśnie Orłom. Tak, tutaj Orły od samego początku nie dają nawet najmniejszych szans akurat zawodnikom z ekipy Pyr. Dobra, runda piąta. Także jak widzimy, mamy tur po prostu po tych samych akurat zestawach bombsite'ów raz za razem zdobywanych. 4 rundy ponad to już jest spore odskoczenie. No na pewno, jeżeli tutaj jeszcze by zdobyliby akurat zawodnicy ekipy Orłów 2 rundy, no to nie byłoby to, słuchajcie, zbyt szczęśliwe. Na pewno nie dla Pyr. Auer fenomenalne statystyki. 10-1-3. Nie może zabraknąć wzmocnień na garderobie. Się wypowiedzenie ściany również na zbrojowni, żeby nie było możliwości, jeżeli dojdzie do przejęcia zbrojowni, żeby nie było właśnie możliwości zablokowania rotacji. Szykowany właśnie na to, żeby zajmować się, bo jego rolą oczywiście jest to, żeby zająć się tą garderobą, bo jego akurat pomocnikiem będzie tu Maja Autorita, będzie musiał zdjąć właśnie elektrykę. Chyba za to już sobie tutaj zrobiła, czyli gap, możliwość przejścia na, przez konektor.
Lazy tak łatwo nie odpuszcza. Chociaż tam była próba przepalenia, to czeka z tą strzelbą. Nie wiem, co się złapał. Tutaj jest HP akurat zawodnik. Ma autorita, ale to oczywiście na razie jest praktycznie nic. O proszę, a tu jeszcze był ukryty. Szkoda, że nie udało się wcześniej wykryć tej kamerki. Może by tutaj wtedy nie była ona taka problematyczna. Tymczasem Gap. Oj, wejście z przytupem. Ryzykownie, ale kierowi jeszcze z C4. Fenomenalnie. HP. Trzeba przyznać, że Krew ma naprawdę niezłą rękę do tych akurat C4. Wow, niestety. Rybką dwa fragi, to Wezu go powstrzymał, ale i tak niestety sytuacja jest zła dla samego Wezu. Także chyba szykuje się, słuchajcie, piąta runda pod rząd. Jeszcze walczy, słuchajcie, 20 sekund do samego końca, ale Stingray tutaj wprowadza ostatni cios i mamy piątą rundę pod rząd. Tak jest. A więc, Ory mają szansę tutaj bardzo dużą właśnie na to, żeby zgarnąć cały po prostu, cały zestaw po prostu punktów na samej obronie. Wtedy będą potrzebowali tylko jeszcze punktu, żeby zdobyć mapę. Też nietypowy wybór ze strony Sobiego, bo mamy Frostkę. A więc kulisy i strażnica po raz drugi. Oczywiście były tutaj jeszcze również w rundzie trzeciej. No, Frostki jednak nie będzie. Mamy za to Valkyrie, którą tak uwielbia Sovi. Skoro mówimy Sovi, to myślę, że przyjrzymy się właśnie, jak on tutaj będzie teraz rzucał te kamerki. Może się okaże, że zapoznam jakiś nowy ciekawy spot. Chociaż podobno słyszałem, że już nic się nowego nie znajdzie na Oregonie. Ma pan ogromna na wskroś i przesz. No, ale zajmuje się oczywiście też dronami. Ostatnia runda w obronie. Oj. Pojedyncze panowie, żeby nie było jakiegoś wypadku. Kamera na Gepa. Tutaj widzi właśnie, że są otworzone drzwi. Na, zaraz właśnie tutaj od samego garażu. Też wygląda się cały czas ostrożnie. Widzimy, że Sovi już się wycofał na stołówkę. Zabezpieczone miejsce przez Gepa. Ouu, boleśnie.
sobie ładnie oflankował ze stołówki. Wyczekał to, no niestety nie był tutaj właśnie pilnowany. Go też fenomenalnie zaskoczył. No chyba liczył też na jego killa, szybko się wychylił. No niestety, słuchajcie, chyba rzeczywiście będzie komplet punktów. Wow! Ale żeby na fragów. Gap wyeliminował Aura, ale gap wyeliminował przez Sowiego. Stało już dwóch zawodników. Co ja gadam, został tylko jeden. Nawet nie, bo Sowi znowu wychodzi ze stołówki i zjada P posada. Komplet punktów, słuchajcie. Potrzebna jest Oru dosłownie jedna runda. No dobra, słuchajcie, to może być już ten decydujący moment. Ekipa PR teraz po zamianie stron ma właśnie ten wielki plus, że akurat broni się na pralni i schowku. No dobra, słuchajcie, zobaczmy jak wyglądają statystyki już po tej pierwszej połowie. Razem mocno prowadzi razem z Kirovem 12 i 10 fragów. Co ciekawe, Kirov ani razu nie zginął. Podobnie jak Stingray. Jeszcze nie zostali ani razu spragowani przez 6 rund pod rząd. Wzmocnienia, dzięki czemu będzie trudniej dostać się właśnie od samego akurat bunkru. Panowie dosyć agresywnie, ale mam tylko nadzieję, słuchajcie, że te 6 punktów nie zachęci właśnie tutaj ekipę Orów do tego, żeby nagle i szybko zdecydowali się po prostu wpaść i wypaść, bo może takie raszowanie niestety zakończy się dla nich dosyć boleśnie. Chyba będzie to jednak... Coś mówi, słuchajcie, że to się nie zero. Ale Auer tutaj łosą prowadzi tą walkę i jeszcze jeden frag! Auer z dwoma fragami! Pepo jednocześnie bije sobie go! Kolejny frag, rad za fragiem, słuchajcie, no mamy już nieco chwilę po biducia, a my mamy już 3 fragi do przodu dla zawodników Orłów. Także zostało już tylko Gap i akurat Gizchanka. Trzymają bombsite, Gizchanka po drugiej stronie trzyma schody. Od strażnicy z kolei właśnie od samej pralni trzyma gap. Niestety, został już tylko gap, słuchajcie, sytuacja klaczowa. No chyba będzie 7-0. Zawodnicy i proszę, Auer wyeliminowany, to zawsze wielki plus. Jeszcze obrona właśnie przy pomocy trujących gwiazdek. Leci flash, dobrze, że się właśnie się wycofał. Gap jeszcze cały czas walczy, nie poddaje się do samego końca. Jeszcze chce to ugrać, wie, że może. Stara się jak może, 1-3, no dalej niby trudno, ale może jeszcze, słuchajcie, co się tutaj stanie. Niestety, to już poszły informacje, widać było, że ten dron złapany. No ale niestety zbyt późno, tymczasem. Stara się tu jeszcze właśnie uchwycić na dosłownie na małą chwilę, ale niestety nie. Zaczyna się podkładanie, no Gap musi reagować. Niestety nie ma gniazdek, wykorzystał je już wcześniej. Tego też zostaje sami. Kończy się, słuchajcie, z wynikiem 7-0 ta mapa, także jest po jednej mapie dla jednej i drugiej drużyny.
Okej, słuchajcie, takiej dominacji to dawno nie widziałem. Co ciekawe, to jest jeszcze, słuchajcie, finał, także... Wow. Także po prostu GG. A więc, 15 fragów Auer. Na razie tutaj największą liczbą. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Jesteśmy już po dwóch mapach. Jedna tutaj dla jednej drużyny, druga dla drugiej. Zrobimy krótką przerwę i za chwilę ruszamy już z mapą decydującą, także zostańcie z nami, bo nie możecie tego przegapić.
A więc witamy, moi drodzy, po krótkiej przerwie i zaczynamy, słuchajcie, to już jest ostatni zakręt, ostatnia prosta, słuchajcie, ostatnia mapa rozgrywana w ramach tego sezonu Ligi Akademickiej po jednej mapie dla Orłów i Pyr. No i oczywiście, słuchajcie, teraz mapa decydująca to granica, także wracamy do tej mapy, którą widzieliśmy dzisiaj na początku, jeszcze właśnie w meczu o trzecie miejsce. Tymczasem my już widzimy bany. Mamy, słuchajcie, Hibane, jest dosyć ciekawie pod tym względem. No i mamy też zbanowanego Blackbirda, słuchajcie, no... Zbanowana Hibana, słuchajcie, no nieco nietypowo, rzadko się widzi taki ban, chociaż no oczywiście nie jest to, że reguła, że o, nie banujemy, prawda? Mamy oczywiście tutaj zawsze szansę właśnie na to, że zostanie zbanowana. Tymczasem jeszcze jest Blackbird, jeżeli chodzi o obronę, no to chyba zaraz będzie, słuchajcie, echo tutaj, już by nas to nie zdziwiło, ale nie, słuchajcie, jest zmiana. Jest zbanowana Walkiria, słuchajcie, z jednej strony no oczywiście wiemy, że jest to mapa, gdzie świetnie można wykorzystywać tą operatorkę, a z drugiej strony myślę, że tutaj bardziej ten ban wyszedł bardziej tutaj, słuchajcie, od obrońców pod względem właśnie akurat zawodnika Orłów, czyli Sowiego, który naprawdę fenomenalnie rodzi sobie na tej postaci. Powiedziałbym wręcz, że akurat ten operator, akurat ten zawodnik po prostu urodził się z MPX-em w ręce. Tymczasem szafki zbrojowni i archiwa, także zawodnicy z Pyr od razu stawiają na najmocniejsze akurat ze wszystkich bombsite'ów. No dobra. Faza wybierania zakończona. Jest sledge, na którym będzie Sowi. Fajny team comp. Jest dodatkowo miód. Widzimy zrezygnowaną tutaj z Bandita, żeby bronić właśnie południowej ścianki, którą wiemy, że oczywiście będzie trzeba trzymać. No i chyba bez Six Pika na razie. Auer na Nomadzie. Znowu zobaczymy w jego ręce AK. No dobrze, a więc słuchajcie, to już jest ostateczna mapa. Tak jest to po prostu fenomenalne, że obie drużyny się zdobyć po jednej mapie. No ten początek, słuchajcie, na wybrzeżu był taki, że po prostu no tam naprawdę świetnie sobie radzili właśnie Pyry. Nie bez kłopotu, bo Orły sprawiały tam kłopoty, prawda? Było prawie blisko do tego, żeby jeszcze była dogrywka. Ale ostatecznie zdobyli jednak tą mapę. No ale Orego to już była zupełnie inna bajka. Tutaj nawet ciężko powiedzieć, żeby jakakolwiek kontrola mapy należała właśnie do Pyr. Czy to po jednej, czy to po drugiej stronie. Tak naprawdę rządzili i panowali tam całkowicie Orły. No ale mapa stara. Mamy też, słuchajcie, warto wspomnieć o tym właśnie, że mamy dwóch zawodników, którzy no, są od bardzo dawna już na scenie. Sowi, Auer. To są zawodnicy, którzy już na wskroś znają tą mapę, więc doskonale wiedzą, jak sobie na niej radzić, prawda? Tymczasem właśnie, my zaczniemy od Auera, który zdecydował się od razu na wejście na wschodni balkon. No dużo tych paneli pancernych. Dużo tych paneli pancernych, a to oznacza, że będzie trzeba sobie z nimi radzić. Nie ma ładunków wyważających, prawda, nic, czym mógłby tutaj się zająć. No oczywiście jest oczywiście nasza kochana kolba, którą możemy uderzyć paręnaście razy, żeby zniszczyć, ale to jest, słuchajcie, takie długie i mozolne, do tego daje wyraźny sygnał, że będziemy mogli się tutaj nastawić na przeciwnika. Tymczasem lecą skany. Chyba Auer tutaj uznał, że może gdzieś zaraz dopatrzy się przeciwnika. Tymczasem nie. Będzie teraz jeszcze oczywiście blokada przy pomocy Air Jabba. Złapanie go właśnie z tego kąta, właśnie jak wchodząc na schody, no będzie troszeczkę trudne, bo po zobaczeniu go od razu zostaniemy złapani przez sam Air Jab. Tymczasem główna walka rozpocznie się właśnie naraz na od strony schodniej, czyli właśnie odbiór. Mamy już wielką dziurę zrobioną przez naszego kochanego Teksańczyka. Tymczasem pilnuje właśnie wschodnich schodów. Wcelowany cały czas Auer. Zaczyna powoli wchodzić już właśnie na biura. Oj, niestety w tym momencie, słuchajcie, robi się sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna właśnie dla Gepa. Chociaż to jest akurat Gizchanka, przepraszam za przejęzyczenie. Że gdzieś Czanka znalazł się w bardzo niefajnej akurat sytuacji, bo z jednej strony właśnie przeciwnicy są od okna, z drugiej strony tutaj pilduje jeszcze go Auer, także no znalazł się w prawdziwym potrzasku, plus jeszcze, słuchajcie, mamy oczywiście dorzucony Air Jab, pod go położony, no tutaj tylko wystarczy teraz, aż się podniesie. No nie,
Złapany Verjab, ale cały czas się trzyma. Gizcianka w naprawdę nie do podatecznej sytuacji. Osłonięty i Kirew go wyłapuje. Gizcianka wyeliminowany także o jednego zawodnika w obronie mniej. No i teraz pytanie, będą chcieli dalej to rozegrać. Róż zagląda na fontanny. Tutaj poleciał granat. Chyba lekko właśnie dostał od swojego. Kirew jeszcze z fragiem. Już dwa fragi dla tego zawodnika. Kolejne wielkie otwarcie, w razie czego jest teraz świetne pole do ostrzeliwania i łapania odległości, prawda? Atakując ze swoimi akutami zawsze mogą stąd świetnie łapać właśnie wszystko. Tymczasem zaczyna się podkładanie. Stingray ma już właśnie ten dyfuzor w rękach. Jest właśnie to jeszcze obrywał trochę. Tymczasem Auer właśnie sprawił, że Auer autorita nie ma już tutaj nic więcej do powiedzenia. Tymczasem Auer jeszcze jest! Kolejny frag dla Auera. Geb pozostał sam tutaj, ale robi fenomenalną flankę! Dwa fragi dla Geba! Co tu się dzieje? Totalnie zaskoczył właśnie zawodników ekipy Orłów. I właśnie teraz niestety już stracił tą inicjatywę, ale jeszcze jeden frag! Walczy cały czas, słuchajcie! Auer i sobie pozostali sami, a raczej tutaj dalej mają przewagę oczywiście, ale to jednak, słuchajcie, trzy fragi tutaj zrobione kompletnie z zaskoczenia. Fenomenalna gra Gepa, no tego się, słuchajcie, na pewno zawodnicy nie spodziewali. Chciałby rozpocząć, ale zabraknie czasu, a Auer to kończy fragiem na Gepie. Ajajaj. No dobra, słuchajcie, to była mocna runda. Praktycznie do samego końca, do momentu, kiedy wpadł Gep, była tutaj totalna dominacja akurat zawodników Orłów. Ale potem, słuchajcie, Gap prawie przechylił, słuchajcie, szansę na swoją stronę, no ale niestety tutaj nie dość zabrakło czasu, to już ciężko byłoby jakoś podjąć tego defuzera, żeby jednocześnie obronić się przed dwoma zawodnikami. Tu już było naprawdę z tym spory problem. Tymczasem szafki zbrojowni i archiwa. Także będzie ponawiany ten bombsite. No wielka szkoda byłoby nie zdobyć chociażby właśnie jednego punktu właśnie na tym zestawie bombsite'ów, zwłaszcza, że to one są najsolidniejsze. Zmiana, mają autorytet na bandicie. Także tym razem nie miód, za to bandit. Sowi za to decyduje się na Zofię. Także będzie świetna do wpadania z siłą, impetem. No dobra, no zobaczmy, słuchajcie, statystyki. Aur z trzema fragami, Kierow z dwoma. Geb właśnie zrobił te trzy fenomenalne fragi. Wezu i... mają autorita, dodatkowo jeszcze tutaj właśnie z asystami. Sobie też ma tutaj asystę. Tak się to prezentuje. No i słuchajcie, ponawiamy ten bombsite. Jak widzimy, zawodnicy tutaj też chcą się skupić właśnie znowu, właśnie żeby tutaj ta ściana była wzmocniona, żeby od tych biur atak nie był właśnie tutaj tak mocny, jak był, słuchajcie, tutaj z początku. Myślę, że teraz więcej uwagi będą brać pyry właśnie na tą drugą właśnie część mapy. Ale właśnie, może też przydałoby się trochę tej elektryki tam zarzucić. Chociaż z drugiej strony to i tak zawsze pozostawałby jeden akurat odcinek wolny. No i zaczynamy fazę akcji. O kamerach nie zapominamy. Znowu skupię się na wschodniej części schodów. To jest akurat dobre właśnie też, że tak jak mówiłem właśnie o Valkyrie, że można nauczyć się właśnie ulając meczu sportu właśnie fajnych spotów na to. Tak samo można się nauczyć z fajnych sposobów na wyrzucanie airjabów, chociaż myślę tutaj, że wyrzucanie samych airjabów jest też mocno intuicyjne. Ale nie do końca. Już pod południowymi akurat ścianami od bonsaitu, a szybko granat, tu jeszcze zerka, czy ktoś nie będzie chciał się wychylić. Flash. Dodatkowo airjab. No i tam będzie chciał się wychylić. No niestety, Wezu był szybszy. Ależ nie, słuchajcie, tutaj mamy trade kill. Wezu eliminuje Auera, ale Auer Wezu, także mamy trade. Po jednym zawodniku z jednej drugiej drużyny. Także jest nieźle, słuchajcie. Trade zawsze spoko. Sobie go. ADS-y dalej tam są. Oj, było przez chwilę bardzo niebezpiecznie. Dosłownie, gdyby tam został tylko jeszcze ułamek chwilę dłużej sobie, to niestety zakończyło się dla niego bardzo, bardzo niefortunnie. W
chce tam chyba wyskoczyć, mają autorytet, wychylić się, właśnie nawiązać ten kontakt, ale wie, że niestety mogłoby się do niego zakończyć ciężko. Więc lepiej, żeby sam poczekał. Dodatkowo warto zauważyć, że fajnie pilnuje tutaj przy pomocy właśnie... Dzięki właśnie tej zniszczonej podłodze właśnie też wejścia głównego. No i proszę, gap z fragiem. Kierow wyeliminowany. Także już ten atak tym razem nie idzie tak dobrze i proszę, fenomenalny frag. Lazy eliminuje, wyeliminowany przez My Autorita. No i sytuacja wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. No niestety, Stingray pozostał sam, musi sobie radzić, to jest klacz 1 na 4. Ale chyba będzie już tutaj za późno, niestety, atakowany z każdej strony, no niestety, wyeliminowany drugi frag dla My Autorita. I w ten sposób mamy po jednym punkcie dla jednej i drugiej drużyny. No i kolejna runda już przed nami, słuchajcie, zobaczymy jaki to będzie team compilation na pomieszczenia wentylacyjne i warsztat. Auer na Ash, o, może to może być niezwykle ciekawe. Tymczasem jeżeli chodzi o wybór pyr, no to mamy, słuchajcie, Muta i jest oczywiście Maestro, który dopomoże właśnie z informacjami. I będzie też Bandit, zmiana, jest Sixpeak, gap na Bandicie. No dobra, i słuchajcie, ruszamy. Zaraz zobaczymy jeszcze statystyki. No właśnie, zobaczmy. Gap i Auer po 4 fragi na razie. Po 2 fragi Kirov i My Autorita. Może tak to wygląda. My Autorita jeszcze ma 2 asysty. Także trzeba przyznać, że początek trzeciej rundy z mocnym impetem. Już za chwilę, słuchajcie, startujemy. Zobaczmy, czy będzie to jakoś próba pilnowania też od pierwszego piętra. No widzimy, że zawodnicy tutaj już szykują właśnie to piętro. Bez Luigi z Chanka będą za to odpowiadać. Oczywiście chodzi tutaj o to, żeby właśnie nie dopuścić do tego pierwszego piętra, żeby właśnie nie potem nie doprowadziło takiej sytuacji, gdzie... A! Jak widzimy, Wezu też tutaj wykorzystuje właśnie ten opcję właśnie z okiem zła. Tylko w troszeczkę inny sposób. Nie stawia właśnie tak jak na przykład to robił Syria na samej szafce, tylko właśnie na ściance zaraz przy tym. No to czasem przejdziemy na Auera. Już wiadomo, że na samym biurze znajduje się dwóch zawodników. Także jeżeli Aure chciałby tam być z impedem, to musi być bardzo ostrożny. Z tego okna tutaj, ponieważ już wie, że ostatnim razem zakończyło się dla niego to bardzo niefajnie. Czasem Auer, ależ dwa fragi, fenomenalne, co tu się stało? Ależ wejście jeszcze był gotowany przez granat Sowiego Wezu, no naprawdę, to jest dopiero, słuchajcie, prawdziwe wejście. Oj, końcówka jeszcze tutaj, powalenie było, no i słuchajcie, no Sowi Auer tutaj porobili sytuację w fenomenalny sposób. Mam wrażenie, zrobiłem 3 mrugnięcia okiem, a tutaj już się cała ta akcja skończyła. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to, słuchajcie. Tymczasem, pomieszczenia wentylacyjne i warsztat. Okej, słuchajcie, końcówka już fazy 6 wyboru, będzie jednak Slash zamiast Twitchki. Już widzimy jak się prezentują.
No i mamy nadzieję, że słuchajcie, teraz za drugim razem uda się właśnie wybronić ten akurat zestaw bombsite'ów. Warsztat, jakieś również pomieszczenia wentylacyjne. Bo to, co zrobili, słuchajcie, zawodnicy Orów w tej trzeciej rundzie, no to można powiedzieć po prostu, że no, szturm. Po prostu wzięcie akurat z tej rundy szturmem. Łącznie z samymi zawodnikami drużyny przeciwnej. Ale myślę, że teraz taki szturm za drugim razem chyba już raczej nie będzie wykonywany. Chyba, że może jeszcze tutaj czują się na tyle pewni zawodnicy. Chociaż ja bym tutaj raczej stawiał, że teraz właśnie będzie troszeczkę spokojniejsze podejście właśnie do akurat tej rundy. Kurwa, zdjęty jammer. Niestety postawiony za blisko właśnie. Postawiony zbyt blisko. Akurat Don Hall, no niezwykle kończy się tym, że go niestety nie ma. Wiadomo też, że na samej górze czeka Wezu. To też tym bardziej musi uważać akurat Sovi. Sobie otworzył, tymczasem wchodzi bardzo agresywnie. Ależ słuchajcie, tutaj naprawdę wielka... O rady, piękny frag. Mają autorita wyeliminowany. Gap za to eliminuje Auera, także niestety tutaj po jednym zawodniku eliminacja. Tymczasem tutaj jeszcze czeka Sovi. Chyba tutaj spodziewa się właśnie, że zaraz będzie atakowany od góry. Jest już na bombsite, ale no, niestety nikogo z defuserem tutaj nie ma. Bo tym jeszcze chyba jest troszeczkę czasu, zanim byśmy podkładali. Warto troszeczkę zadbać o zabezpieczenie tego miejsca. Pepo na razie tutaj czeka na haczu. No może zostać Sovi zaskoczony, jeżeli tutaj... Oj, czy ten granat będzie gotowany? Złapał to ADS niestety. Aj, była to spora szansa. Tymczasem Gap z drugim fragiem już w tej rundzie. Zostało już trzech zawodników. Walka, oj, powalony, udało się powalić Wezu, tymczasem Stingray to jest połową HP. Widać, że tutaj nie było, słuchajcie, delikatnie, jeżeli chodzi właśnie o dialog poprzez właśnie te gunfighty. Czy komuś uda się uratować Wezu? No Wezu, tutaj podchodzi Gap, ale Gap sporo ryzykuje, jeżeli będzie chciał tutaj właśnie podnieść. No niestety nie udało mu się uratować. Kierow tylko zszedł ze schodów i od razu tutaj dokończył sytuację. Tymczasem Gap będzie już zabezpieczał. No i jeszcze Czanka dorzuca tu jeszcze od siebie. Słuchajcie, fraga, także Stingray wyeliminowany. Zostało już tylko dwóch zawodników. Jeżeli chodzi o orły, 28 sekund. Na szczęście jest ten wielki plus, że mają przy sobie w razie czego defusers. Także nie udało się tam go nigdzie opuścić. Oj, te skany wjechały tutaj w Czankę. No ale ostatnie sekundy, to już właśnie jest czas, kiedy trzeba zejść i zacząć fragować. Kero, słuchajcie, chyba troszeczkę spanikował. Został sam i niestety tutaj Gap z trzecim fragiem, no. Wielka szkoda, bo tutaj można było jeszcze wyratować troszkę tę sytuację. Gdyby tam Kero jeszcze właśnie dorwał właśnie Jägera, no to niestety może by to jeszcze jakoś inaczej wyglądało. No ale mamy po dwie rundy, runda piąta przed nami. Tymczasem szapki zbrojowni i archiwa. Także jest tutaj zmaksymalizowanie tych swoich szans właśnie przez pyry właśnie na zdobycie punktów. Jest najsilniejszy bombsite. No myślę, że smoka tutaj nie może zabraknąć. Lesion oczywiście mile widziany, ale z drugiej strony smoke. Smoke'a akurat umiejętności można wykorzystywać na wiele sposobów i jego akurat ekwipunek. Zresztą nie bez powodu ma największy pick rate akurat jeżeli chodzi o Europę. Akurat Pro Ligę Europejską. A my zobaczmy właśnie 7 tutaj fragów dla Aura, 7 dla Gepa.
No i już za chwilę ruszamy. Zacznijmy kamerą od Lazy'ego, który prowadzi Termite'a. Jak widzimy, spora część rusza od doliny. Można się spodziewać właśnie tego, że na początek będzie przejęcie właśnie pokoju socjalnego razem z pokojem ochrony, to już podronowane. Widzimy, że jest względnie czysto. Czasem będzie jeszcze Lazy jechał dalej, żeby zerknąć, co się dzieje na samym bombsite. Czy to oznaczenie było konieczne? Dobre pytanie, mówimy, że wezu to jest bardzo mocno bity. Chyba w pojedynku akurat z wiszącym tutaj na oknie, a raczej niedawno wiszącym Auerem. Czasem teraz Auer będzie dla niego... Jego zadaniem będzie to, żeby zniszczyć właśnie elektronikę zaraz tutaj od dołu. Wow! Pepo, ależ zaskoczył Auera! No i niestety, Auer tutaj już nie pomoże. No i to jest, słuchajcie, wejście z impetem prosto przed przeciwnika. Auer nie zdąży zareagować. No i teraz, słuchajcie, dzięki temu na razie elektronika Badita trzyma się cały czas świetnie. Teraz ciężko będzie, słuchajcie, to jakoś zniszczyć. Może by tutaj próbować ze strzelbą od Kirova, ale Kirov, jak widzimy, znajduje się już w zupełnie innym miejscu i raczej nie będzie, słuchajcie, akurat rotował. Chociaż, kto wie. No, niestety, Kirov powalony. No ale... Chociaż powalony, to cały czas jednak na nogę, bo oczywiście ma swoich niezastąpionych towarzyszy, którzy go podnieśli. Kolejny frag, już zostało tylko trzech orłów. Kierow widzi tą kamerkę, jeszcze złapał się troszeczkę właśnie na tą truciznę. Ma autorytet powalony. Znaczy na razie chwilowo wykluczony z gry, ale nie na długo, bo ma autorytet również jest podniesiony, tak jak przed chwilą był Kierow. Tylko jeszcze te trujące wołki uniemożliwiają wejście, także jest niezwykle trudno, to jest naprawdę trudna sytuacja dla orłów, zwłaszcza, że zostały 28 sekund, a to trzeba podchodzić, lecą flesze, mają autorytet na szczęście, jest złapany w nie, oj, może jednak, na razie jednak nie, nie ma na to ochoty, mają autorytet, tymczasem lecą smoki, także będzie ciężej, C4 odpala się, niestety nikogo nie zabija, tymczasem wycofuje się jeszcze Kirov, to jest akurat niefragowany, cały czas trzyma i wyeliminowany, Gap eliminuje Stingraya. Tymczasem drugi frag dla Gepa. Co tu się dzieje? Brakuje jeszcze jednego. Czy będzie trzeci frag? Tak jest, ale nie Gepa. To był Peposat. Runda piąta należy do Pyr. Fenomenalnie. A widzimy. Pepo zrobił plecy. Niestety. Claymore nie zatrzymał na czas. Także jest nieźle. Słuchajcie, przed nami runda szósta. Oczywiście po niej będzie już zamiana stron. Coś mówi, słuchajcie, że czeka nas jeszcze 3-3 po tej pierwszej połowie, jeżeli chodzi o punktację w rundach. Tymczasem kontrola celna i schowek po raz pierwszy podczas tego spotkania. Ale myślę, że jeszcze nie ostatni. Ciekawe, jak Pyry właśnie przygotują tą runę. Mamy Jagera, jest Smoke, Maestro, Bandit, Lesion. Także dosyć klasyczne piki. Po drugiej stronie Nomad w rękach Hauera. Też bardzo polubił tą postać. Dobra, no my zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o statystyki. Także na razie Gap całkiem nieźle, 9-2-2. Goni Gosowi, który ma 7-0-3. Nie ma tego dużo akurat do dogonienia, ale... Kolejne rundy zweryfikują, czy Auerowi się to uda. No ale, ja tylko zauważyć też właśnie, że ta kontrola mapy troszeczkę jest oddana już w stronę Pyr. Chociaż początkowo te ataki były bardzo, bardzo silne akurat w wykonaniu ekipy orłów, to widzimy, że oczywiście Pyry się nie dają. Mają tu pomysły na siebie, jeżeli chodzi o obronę.
I fenomenalny frak, ależ to uchwycił, one tap, słuchajcie, prosto w głowę, Peposat wyeliminowany, także rumer na pokoju ochrony zdjęty, to jest spory plus. Także będzie można bezpiecznie podejść, a przyda się właśnie podejść od góry, dzięki czemu będziemy mieli dostęp. Oj, piękny frag, Sofi z drugim fragiem, tym razem ugotował Gepa przy pomocy właśnie niesamowitego granatu. Niesamowity ze względu na to właśnie, że został tutaj dobrze dorzucony, dobrze ugotowany. Że zostało już trzech obrońców. Oj, coś czuję, słuchajcie, że nawet bym się nie dziwił, gdybyśmy tutaj jeszcze wszystko się rozstrzygnęłoby rozstrzygnąć w 15 rundzie. Kierow eliminuje Jizzchankę. Zostało dwóch obrońców, mają autorytet na bombsite, walczy z dronami. Zawodnicy mają dostęp, no niestety tutaj był całkowicie osłonięty przed AWR-em, a Sofi jeszcze z trzecim fragiem na wezu. No i słuchajcie, tak jak właśnie przewidywałem właśnie, że będzie 3-3 do połowy. Widzimy tą końcówkę, nawet nie miał tutaj możliwości jakoś szczególnie odpowiedzieć akurat tutaj maestro. No dobra, słuchajcie, runda siódma. Także na razie bardzo wyrównany wynik. O, rany. Robi się coraz ciekawiej. I to naprawdę, naprawdę ciekawiej. No mówiąc ciekawiej, chodzi mi przede wszystkim o to, że słuchajcie, no wiemy doskonale właśnie jak wyglądał Oregon w wykonaniu orłów, gdzie to nie dali za dużo pola do popisu dla Pyr. Czasem właśnie już widzimy przygotowania. Właśnie jeszcze zerknijmy na statystyki po tej pierwszej połowie. Widzimy jak się prezentują. 9-2-3 gap. Power 8-0-3. Tutaj goni ich Sovis 6-1-3. Najwięcej asyst na razie należy do My Autorita, który ma ich 4. Ten gość zawsze wie, kiedy znaleźć się w odpowiednim momencie. No ale widzieliśmy, naprawdę bardzo dobrze sobie radził właśnie akurat tam w obronie. Świetnie trzymał między innymi właśnie szafki zbrojowni. Tu trzeba akurat pochwalić My Autorita, to jest naprawdę bardzo dobrą grę. No i ruszamy, słuchajcie, gap na nomadzie. Gap idzie w ślady Auera. Ale gap też widać, że lubi tą postać. I również to bardzo cieszy właśnie, że jednak... No bo to jest w miarę wysoki w tym mecie, nawet bym powiedział, z obserwacji, które ja tutaj widzę. To ciężko, żeby nie, gdy ma tak fenomenalną umiejętność, jaką właśnie jest możliwość zatrzymania i wręcz poinformowania, że zbliża się rumer. Ale nie tylko, bo oczywiście wiemy też, że jedną z fajnych umiejętności jest to, że można też fajnie zabezpieczyć w razie czego, na przykład defuser, który jest podłożony. Chociaż częściej to jest sytuacja, gdzie warto jest po prostu zabezpieczyć się przed samym akurat... No i proszę, powalenie wezu wyeliminowane, ale mały autorytet eliminuje Aura. Także jak widzimy, jest frag za frag. Okej. Czy tak miał być rzucony ten granat? Nie do końca jestem tego przekonany. Czasem My Autorita niestety wyeliminowany, już dwóch atakujących leży w tym przypadku. Kierow właśnie zdjął właśnie zawodnika, o którym przed chwilą mówiliśmy. Trochę chwaliliśmy za obronę. Tymczasem Sofi właśnie sprawił, że już jest tylko dwóch atakujących. Gap i Pepo. Wszystko w rękach tych zawodników. Sofi tu mocno obrywa.
Ale ostatecznie daje radę, Gap wyeliminowany i pozostał już tylko Pepo. Pepo osamotniony w pojedynku 1-3, będzie niezwykle ciężko. Podejście tutaj, 45 sekund, podkładanie, chyba tu słyszą, zafajkował właśnie, żeby troszeczkę wywołać reakcję. Liczę na to, że może ktoś się znajdzie, no ale też wie, że tutaj, oj, chyba będzie zaraz plecy, niestety nie zdąży już zareagować, tak jest, Sowi to kończy. Udało mu się fenomenalnie zrobić plecy. Niestety wbiegając tutaj już do budynku, słuchajcie, w pośpiechu, no niestety został wyeliminowany, no nie miał nawet jak zareagować w tym przypadku Pepo. Także kolejna runda, słuchajcie, dla Orłów, to jest 4-3. Także Orły potrzebują 3 rund, z kolei Pyry 4 właśnie, żeby już zwyciężyć. Przypominamy, że teraz właśnie te rundy są niezwykle ważne, bo już jesteśmy po dwóch mapach, po jednej mapie jest dla Orłów, po jednej dla Pyr. No i zaraz, słuchajcie, może już ostatecznie przekonamy się. Już ostatecznie przekonam się, kto zostanie tym wielkim zwycięzcą. Tymczasem pomieszczenia wentylacyjne, no i warsztat. Sowi zmiana. Także rezygnacja z akurat pułapek na rzecz hologramów. Hologram mamy ten plus, no może alibi gdzieś tam jakoś szczególnie wysoko w tej mecie nie jest. Często jest taką preferencją przeciwnika. Ale ma ten jeden plus, że no przydaje się czasem w tej intermecie. Zwłaszcza, że wiemy właśnie, że ta meta, słuchajcie, no, że ta umiejętność, akurat to oznaczanie jest przede wszystkim najważniejsze. Chociaż założę się, że przynajmniej każdy z nas przynajmniej raz próbował udawać ten hologram, prawda? Przyznajcie się. Nie no, słuchajcie, może ja podejrzewam, że pewnie tylko ja tak miałem właśnie, że próbowałem udawać te hologramy. Niestety z marnym skutkiem, bo od razu do mnie strzelano, więc... Więc udawanie hologramu nie szło mi zbyt dobrze. Jeszcze przed wchodzą akcji zobaczmy na chwilkę statystyki prezentują następująco po 9 fragów Gap, Sowi i Auer. A my zaczynamy, kamerę na Pepo. Dziszczanki. Zobaczmy na razie, co planuje. Będzie podejście na górę. Jak widzimy, tutaj zawodnicy mają mocno przygotowaną właśnie tą obronę też z pierwszego piętra. Strzelaj wysób, bo zostaniesz oznaczony. A tego na pewno byś nie chciał. No ale Gap na pewno chciał wykonać fraga i właśnie to zrobił, ponieważ Sowi został wyeliminowany. Czasem będzie przechodził teraz już pod wejście. No i oczywiście będzie dronowanie. Czy gdzieś tutaj coś się wydarzy? Czy gdzieś ktoś tutaj będzie? No jak widzimy, jest! Jest tam, słuchajcie, był jeden z zawodników. W tym przypadku był to akurat... Teraz jeszcze się dopatrzymy, słuchajcie. To chyba był akurat Auer, który pozostał sam teraz na stanowisku. Chociaż nie, przepraszam, Kierow tam był, Kierow właśnie walczy. Nieco obity. Auer też w pojedynku. Musi uważać, ale jest, udało się powalić Wezu. Dodatkowo ten plus, że defuser właśnie jest teraz właśnie praktycznie w rękach atakując broniących. Ale My Autor właśnie powalił Auera, no Auer miał tą resztkę HP. Także to jest ten właśnie super plus akurat dla tej drużyny. No ale Kierow tam jeszcze jest, czeka. Poszło też oznaczenie, no ale Kierow nie za bardzo może się ruszyć, bo z jednej strony ma za sobą właśnie o drzwi, z drugiej strony przeciwnika i jest frag! Poleciał też ten granat, może to tutaj dorzucił trochę od siebie. Raczej podejrzewam, że również sporo. Zostało już dwóch obrońców. Z kolejnym fragiem.
został już tylko Stingray. Stingray, słuchajcie, samolotnie do 1.4, no ale nie. To, no ciężko coś było tutaj w kącie, schowany Stingray, no. Było już ciężko, słuchajcie, po prostu było ciężko. Jeszcze potrzebował tutaj chwilę pepo, żeby dostrzec przeciwnika, ale na szczęście dostrzegł. No i słuchajcie, mocno wyrównana walka. Po 4 rundy z po 4 rundy dla jednej i drugiej drużyny. No i zaczynamy rundę 9. Ścianka jeszcze chyba troszeczkę nie może się zdecydować. Najpierw faza 6 wyboru. Bez zmian? Okej. Okay. Także pomieszczenie wentylacyjne i warsztat. Jak widzimy, zawodnicy ekipy Orów chcą wykorzystać właśnie to miejsce. To jest taki drugi najsilniejszy bombsite, prawda? Więc szkoda byłoby dla nich też nie pozdobywać jakichś punktów. W poprzedniej rundzie niestety nie bardzo się to udało, chociaż trzeba przyznać, że obrona była naprawdę fajnie przygotowana. Też minusem było to, że akurat Auer był strasznie tutaj, można powiedzieć, wręcz rozstrojony, jeżeli chodzi o akurat przyglądanie się wszystkiemu. Coś spokojnie, Auer, jeszcze go masz kierowa. On też ci pomoże. Elektryka dorzucona. Akurat ta ścianka jest. Myślę, że tą ściankę akurat warto podłożyć. Dzięki czemu właśnie nie będzie tej przewagi odległości od wschodniego okna. Zobaczmy Wezu. Wezu już pędzi zaraz pod główne wejście, ale ostatecznie decyduje się oczywiście na wejście po ściance, żeby tutaj odejść od zachodnich balkonów, raczej południowych. Zachodnich, przepraszam. Claymore zabezpieczał tylko wejście przez... Oj, proszę bardzo. Pierwszy frag, Wezu wyeliminowany. Niestety, utrata Heavy Grishera może być troszeczkę bolesna, jeżeli tutaj szykowali się zawodnicy. A może troszeczkę z fragiem na gapie. Teraz zdjęta. Chciał chyba mają autoriza, żeby... A... Zestrzelę, ale żeby mnie nie dostrzegli. Mimo, że patrzą. No ale tak się chyba jeszcze nie dało. No ale kamera zdjęta. Będzie dzięki temu mniej informacji. Też mi się wydaje, że chyba akurat złapaliśmy idealny moment, chyba jak powstawał Auer właśnie po air jabie. W sumie to pierwszy raz widziałem taki dziwny efekt trochę. Jeżeli to oczywiście było od air jaba. Tymczasem Sovi z fragiem i już zostało tylko dwóch atakujących. No ciężka sytuacja, dodatkowo ten defuser. Zobaczmy właśnie gdzieś ten defuser. Defuser, słuchajcie, znajduje się bardzo daleko od Peposada. Bo Sovi tu jeszcze będzie czankę. No niestety, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, słuchajcie. Na razie tutaj na bombsite B znajduje się Pepo. Walczy dzielnie, ale już szykują mu się plecy. No jest frag, Sovi wyeliminowany, zawsze jakiś plus. Oj, niestety, a jednak, słuchajcie, Pepo wyeliminował Auera. Także jest kolejny plus, jednocześnie trzech przeciwników przed nim, ma defuser, słuchajcie, i Pepo walczy cały czas dzielnie. No ale 30 sekund i musi ruszać, tutaj słyszymy już odpalane właśnie trujące akurat bombki od akurat naszego kochanego Lazy'ego. Pilnuje to, żeby właśnie przez hacz nie doszło do przejścia. Przez to coraz bardziej zwykle ten general i powalenie. Kirov to kończy. Runda 9 należy do Orłów.
Okej, faza wybierania, słuchajcie, rundy 10. Zawodnicy Orłu potrzebują jeszcze tylko dwóch rund. Dwóch rund, ale pamiętajmy, że Pyry tak łatwo nie oddadzą tych rund. Dlatego też, słuchajcie, będzie jeszcze... Ja podejrzewam, że to może być nawet walka, słuchajcie, aż do samego końca. A wy jak myślicie, drodzy widzowie, będzie, słuchajcie, jeszcze 15 runda? Takie pytanie do was, dajcie znać na czacie. A przy okazji, drodzy widzowie, muszę się czymś z wami podzielić. Chciałbym powiedzieć mianowicie, że za Gomeza. Ale wracając już do samej akurat mapy, słuchajcie, no jest naprawdę, naprawdę niezwykle ciekawie pod tym względem, że mamy, słuchajcie, tutaj właśnie już rundę 10. I tak jak mówię, właśnie ja podejrzewam, że tutaj może być nawet wchodzić w grę dogrywka, chyba że tutaj naprawdę zawodnicy ekipy Orłów bardzo mocno, słuchajcie, tutaj będą się utrzymywać na tych bombsite'ach. Mają ten plus, słuchajcie, że teraz runda jest broniona oczywiście na szafkach zbrojowni, jak i również na akurat archiwach. Silne miejsce. Widzimy tutaj też, że jest zrobione miejsce na rotację, także tutaj będzie też bronienie z samego akurat pokoju ochrony, czyli zatrzymanie jak najdłużej właśnie na tym miejscu, żeby zbyt szybko nie udało się przejąć. Przez to główna część ofensywy będzie cały czas opóźniana. A my zaczynamy fazę akcji. Już wiem mniej więcej, że jest w miarę czysto, słuchajcie, na akurat wschodnich schodach. Dodatkowo nomad jest idealną postacią tego, żeby zbierzyć. O, kamerka tutaj już wykryła. Ciekawe miejsce też na wykorzystanie. Element rusztowania znajdujący się zaraz przy końcu ze schodów. Jako miejsce. No ciekawe, czy tam akurat wyłapuje. Chyba tak, słuchajcie, no. Ja nie miałem akurat przyjemności jeszcze widzieć właśnie Air Jabba, który tam łapie. Chociaż może właśnie tam, kiedy widzieliśmy przez chwilę Auera powstającego, to może właśnie wtedy tam był łapany przez Air Jabba. Zobaczmy na razie, jak to wygląda. Auer pilnuje, jak widzimy, pokoju zasadniczego i pokoju ochrony. Gap już na wschodnich schodach. Główna część ofensywy będzie podchodziło właśnie od pokoju, akurat pokoju biurowych, prawda? Ekipy Pyry na razie nie mieli jakiegoś szczególnego problemu z dostaniem się. O, ciekawe, czy Smoke dostrzeże właśnie tego akurat. Ciekawe, czy dostrzeże. I proszę, Aur z fragiem, Sobi z fragiem. Sypią się te fragi raz za razem. Niczym śnieg. Niczym ja na green screenie, słuchajcie, bo chyba tam widzieliście właśnie mnie, jak czasem właśnie green screen sprawia, że się wyglądam jak błyszczący w brokacie. No ale Sovi z drugim fragiem, zaczyna się robić naprawdę nieciekawa sytuacja, słuchajcie, Sovi, jeszcze jeden frag, Sovi, co robisz? O rany, Gap już został sam, będzie mu niezwykle ciężko, 1-4, słuchajcie, i minuta do końca, Defuser daleko poza zasięgiem. Niczym sieć 5G w Polsce. Chociaż nie, słuchajcie, to tylko taki żart, bo nawet nie wiem, czy sieć 5G w końcu jest w Polsce, czy nie, także nie bierzcie tego na poważnie. No ale tutaj walczy Gap. Cały czas stara się jak najmocniej. Okej, okay, już słuchajcie, zostało parę sekund. Tu raczej już nic nie będzie w stanie zrobić. Nie, tu już się po prostu nic nie dało zrobić. Okej, okay, runda 11. Punkt meczowy, słuchajcie, i może w ciągu najbliższych paru chwil to do Orłów trafi zwycięstwo. Na razie nieco odskoczyli dwoma punktami.
Także jeżeli Pyry chcą to wygrać, to muszą doprowadzić do dogrywki. Tymczasem kontrola celna i schowek. No, trochę będzie trochę trudne miejsce do obrony. Ale z drugiej strony, słuchajcie, właśnie jest też ten plus, że jest tutaj echo. Ale nie, proszę, echo nie będzie. Rezygnacja z echo. Także mniejsza ilość informacji na rzecz Kaida. A tymczasem zacznijmy właśnie na statystyki. Sophie 14 fragów. Naprawdę ładna liczba, zaraz za nim Hour, a zaraz za nim Gap. Kolejno no właśnie 12 i 11 fragów. Także jest niezwykle ciekawie pod tym względem. Zawodników, akurat też trzech zawodników bez premii widać. B posada gdzieś tam widać, ale tak jakby w porównaniu właśnie z choćby na przykład z Wybrzeżem, to wydaje mi się, że nieco mniej. Także niestety ciężka sytuacja dla PR, słuchajcie. Jeżeli chcą, tak jak właśnie wygrać, chcą zdobyć ten tytuł, muszą doprowadzić do dogrywki. Jeszcze w dogrywce wygrać dwie z trzech rund. Także jest to ciężka sytuacja, wymagająca. Tymczasem Liszczanka na rotacji Pepo z fragiem. Panowie walczą, nie poddają się. No właśnie, też jest ten problem akurat dla obrońców, troszeczkę trudny ten bombsite. Oj, tam widział Pepo przez chwilę akurat zawodnika, no zaczyna się wymiana ostra zdań, mały autorytet jeszcze tutaj pomaga swojemu towarzyszowi. Ale jednak zmiana, Pepo z fragiem, tak jest, Pepo ma jeszcze fraga. Aury są wyeliminowani, to jest wielki plus akurat dla Pyr. Akurat zawodnicy, które robią najwięcej fragów. Czasem Pepo, jeszcze jeden frag, jeszcze jeden. Czy to, słuchajcie, będzie to? Tak jest! Gap i Dziszczenka dorzucają jeszcze swoje 3 grosze. Czasem runda 12. Słuchajcie, to jest w zasięgu Pyr. To jest w zasięgu Pyr, żeby właśnie tutaj udało się właśnie jeszcze wyprowadzić to na dogrywkę. Założę się, że tam akurat fani Pyr, kibice trzymają tam kciuki z całych sił. No ale teraz nieco gorzej, jeżeli chodzi o ten wybór akurat miejsc do obrony pod względem akurat atakujących PR, no bo mają teraz przed sobą właśnie zdobycie pomieszczenia wentylacyjne i warsztat. No dobra, słuchajcie, sprawdźmy, jak będzie przebiegała obrona. Najpierw sprawdźmy statystyki. Pepo i Gap. No widzicie, słuchajcie, mówiłem właśnie, że Pepo nieco mniej, słuchajcie. Pepo mnie oczywiście posłuchał, no i zaczął robić fragi raz za razem, nie? 3 fragi w poprzedniej rundzie, 12 fragów. Myślę, że powinien zostać coachem motywacyjnym. No dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Porobione dziury, także możemy spodziewać się, że ta obrona oczywiście będzie też na drugim poziomie. Oczywiście Kirov i Auer już tutaj są na posterunku. Także robi się coraz bardziej gorąco. Jeszcze 3 minuty mogą zadecydować już o wszystkim.
Pepo. Żartował. Na kiełko poprawię, czego to się przyda zabezpieczenia. Także dosyć klasyczny wybór, prawda? Bo my ciągle widzimy, że jest ten domat na ataku, że to on zabezpiecza właśnie te tyły. A tymczasem Pepo tutaj teraz postawił na troszeczkę bardziej klasyczne rozwiązanie. Chociaż tutaj nie chodzi już o schody, tylko bardziej właśnie o zabezpieczenie siebie tutaj podczas przyglądaniu się przez z południowego balkonu właśnie na wewnętrznej części akurat budynku. No i proszę, słuchajcie, i to jest dobry wstęp. Moja autorita właśnie wyeliminował Subiego. Czyli ja tam słyszę też czwórkę. Chociaż chyba to raczej tylko radio. Nie, nie, dobrze słyszę, C4 gdzieś tam jest, słuchajcie. Słychać ten cudowny dźwięk. Znaczy cudowny dla obrońców, niezbyt cudowny dla atakujących. Ach, widać ten ładunek. Z pewnością tam rozbudzał wyobraźnię mojej autorita o tym, co się może stać, jak nie znajdzie tej C4. Cały czas przebiega. Została minuta. 4 zawodników ekipy Orłów jeszcze cały czas strzeże właśnie swoich miejsc. Kierow, jak i również Amery, już pozbywali miejsc. Nie decydują się na obronę góry. Liszczenka, Wrajczyk jeszcze ma 2 odłamkowe. Tymczasem 50 sekund. Chyba trzeba będzie ruszać, moi drodzy. Pomarańczowi znaleźli bombę A, ale to na razie nic, jeżeli tutaj nie zostanie podłożony defuser. Także trzeba ruszać, Wezu, Giz, Pepo, Gap, My Authority, to jest wasz moment, słuchajcie, jeżeli chcecie jeszcze grać, to musicie, słuchajcie, ruszać, inaczej niestety zostanie wam prosto przed nosa zabrane zwycięstwo właśnie akurat tytuł czempiona. O, jak widzimy, Gap posłuchał, także widzicie, mój system motywacyjny działa, Coach Alban, out of the bombsite. Zaraz, słuchajcie, jeszcze będzie tutaj zdobyty właśnie tutaj kolejny i proszę bardzo, frag za fragiem, będzie jeszcze dogryweczka, jest podłożenie, słuchajcie! 2 obrońców pozostało jednocześnie, jest, tak jest! Mamy dogrywkę! 6-6! Fenomenalnie! Fenomenalnie, słuchajcie. Także najbliższe 3 rundy, słuchajcie, 3 rundy, z których trzeba wygrać 2. One decydują o wszystkim. Także tak jak mówię, byle łatwo nie oddadzą, słuchajcie, tego zwycięstwa. Wow. No ale teraz będzie dalej obrona akurat po stronie zawodników ekipy Orłów. W ataku tutaj no teraz zawodnicy ekipy Pyr. Potem oczywiście, słuchajcie, teraz jest w dogrywce jest zmiana co rundę, dla tych, którzy nie wiedzą. Jako też potem w obronie znowu będą zawodnicy ekipy Pyr, potem znowu zawodnicy Orłów. No oczywiście, jeżeli dojdzie do trzeciej rundy dogrywkowej. Ogólnie 15. Tymczasem zobaczymy. Właśnie, 12 rund za nami, słuchajcie. Jak się prezentują statystyki po takich 12 rundach? Naprawdę fenomenalnie. Gap tutaj razem z Sowim po 14 fragów, po 12 Auer i Pepo. Naprawdę, naprawdę gorąco. Co do obrony, jak widzimy, Auer stawia właśnie na to, żeby przyblokować właśnie ścianki wychodzące na korytarz od pokoju socjalnego. Dzięki czemu oczywiście będzie miał ten plus właśnie, że gdyby ktoś próbował właśnie blokować rotację przez sam długi korytarz pomiędzy bombsite'ami, no to niestety będzie musiał powalczyć troszeczkę z tym wzmocnieniem. Druga rzecz, że za sobą będzie miał trasę też chronione plecy Auer, kiedy właśnie będzie bronił pokoju ochrony. Jeszcze Sowi, czyli we dwóch będą bronić. A tymczasem Gap, jak już się szykuje właśnie na to wejście, tak oczywiście posprawdza. Thank you.
przyda się, słuchajcie. Jeżeli będą chcieli bardzo dobrze akurat tego poczuć, się zajmuje się tym, by akurat nie było tutaj właśnie dodatkowo tych IDS-ów z racji tego, że jeżeli chcą to prowadzić dobrze, no to niestety będą musieli właśnie... Oj, proszę, wybiera piękna fragów, Gepen i Aura, ale Sovi cały czas tam jest na posterunku. Tak jest, Sovi cały czas tam jest. Cały czas tam jest, słuchajcie, i może zaraz coś być z tego. Nieco oberwał. Także tutaj zaczepiamy przez Gepa. Oj! Na szczęście udało się uciec. O nie! To słuchajcie jest czarny scenariusz. Wysadzenie samego siebie granatem. Niedobrze, niedobrze. To jest troszeczkę stworzenie na własne życzenie zawodnikom orłów właśnie. Przewagi. Oczywiście to na razie jest o jednego zawodnika mniej, ale to może być w końcu się zamienić w aż o jednego zawodnika mniej. Tymczasem gębno mocno ubity. Trzyma się bardzo solidnie Gep i Pepo, dosłownie na resztkę HP. Wezmę tutaj już znacznie lepiej. Na wrogu Pepo wyeliminowany, jednocześnie Sovi również. Frag za frag. 30 parę sekund, trzeba już ruszać. Zrzygłeś na wielkie otwarcie. Może to nieprzyjemnie zaskoczyć właśnie Stingraya. Jeżeli Stingray się nie usunie. Stingray na szczęście ucieka w porę. 20 parę sekund. Jeszcze obijany Wezu. Gep wchodzi od drugiej strony, ale tutaj Lazy go zatrzymuje. No i został już tylko Wezu. Tylko Wezu pozostał sam. Niestety tu jeszcze złapany w trutkę. No chyba tutaj będzie ciężko. To chyba już nic nie zrobi. Tutaj jeszcze ta trucizna. Tak jest. Te trujące bomby. Tu się złapał akurat na zasięg. No niestety. A tymczasem, punkt meczowy w dogrywce, słuchajcie. Punkt meczowy w dogrywce. Znowu orły o krok od zdobycia właśnie zwycięstwa. Ale tak jak mówiłem, słuchajcie, no może być nawet... Nawet ta 15 runda. Nawet bym się nie zdziwił. Szafki zbrojowni. Dobre miejsce na tą obronę w dogrywce. W sumie raczej jakbym miał taką dogrywkę w takim momencie, w wielkim finale, to raczej na bordere postawiłby tylko na tym miejscu. Ale niewiele, Sovi go goni. Zobaczmy przygotowania. Już się tutaj zajmuje. O, chyba się rozmyślił z tym takim wzmacnianiem ścian. Gdzieś za to właśnie już szykuje panele pancerne na wschodnie okno. Dodatkowo jeszcze wejście od wschodniego balkonu również jest tutaj zakryte. Stały się praktycznie klatką. No dobrze, słuchajcie, ale czy uda się wykonać ten atak orło? Tutaj podchodzi i zrobił już jedno wielkie pole do obserwowania. Szkoda, że akurat tutaj nikt tych schodów tutaj nie ma jak... Aj, na szczęście jest Auer. Już przed chwilą się bałem, że tutaj nikt nie będzie mógł zabezpieczyć tych schodów. Thank you.
chwilę. Tutaj postarał się wychylić, ale mocno oberwał tego. Podjeżdżają drony. Atak będzie poprowadzony przede wszystkim od strefy biurowej. Jeszcze się przyda właśnie, żeby zniszczyć panel pancerny. Czy to jest, że przeciwnik? Na razie tam oczywiście jest za szafkami. Za szafkami, co? Teraz są za szafkami, wcześniej tylko za akurat metalowym akurat elementem. Nawet z fragiem. Pepo wyeliminowany. W końcu dokończył to, co zaczął. Za sekundy będzie frag, tak jest. Jeez Chanka lekko zaskoczony. Ale widzimy ostrą ofensywę ze strony Wezu. Wezu walczy przy pomocy oka zła. No, musisz uważać, Auer, bo zaraz zostaniesz wyeliminowany właśnie przez oko zła. Może jest niebezpiecznie dla ciebie tutaj. Może ktoś inny powinien podejść. Sowi jeszcze z fragiem. No niestety sytuacja bardzo krytyczna. GP eliminuje Stingraya. Widzimy tu jeszcze Wezu walczy. Niestety SMG jednak to ciężki akurat przeciwnik w dobrych rękach. Podkładanie już się zaczęło, tak jest, udało się podłożyć, sytuacja praktycznie krytyczna, tutaj jeszcze mocno obity właśnie Lazy, zdjęty, słuchajcie, położony, tymczasem Gep właśnie dokończył tutaj jeszcze tą sytuację, jeszcze ostatnie sekundy, 2 do 3, słuchajcie, czy uda się to rozbroić, czy jeszcze będzie 15 runda, czy może jednak, słuchajcie, to już będzie ostateczne zwycięstwo Orłów, którzy właśnie zdobędą właśnie tytuł mistrza 4. sezonu właśnie Ligi Akademickiej T-Mobile. Czyli Temela, no zobaczymy, słuchajcie, tutaj mocno obity Gep, naprawdę w sytuacji krytycznej, nie wiem dosłownie, no właśnie to jest z której strony nadziany atak, kierownik jeszcze wyeliminowany, został już w sytuacji, tylko jeszcze Gep, walczy, jeszcze jest frag, Auer wyeliminowany, to może się uda, jest podkładanie, czy się jeszcze uda, jest, jeszcze stara się walczyć, położony, tak jest, słuchajcie, to się dzieje, Gep, co ty zrobiłeś? Wow, po prostu nie wierzę, ależ to ugrał! Wow! Wow! Słuchajcie, ja przez chwilę myślałem jeszcze, mój mózg chyba po prostu się wyłączył. Myślałem przez chwilę, że jeszcze będzie ta ostatnia runda. Musiałem potrzebować chwilę. Wiem, słuchajcie.